Zadrzyj, królu Herodzi, czart ku ciebie przychodzi. Teraz musisz, mileńki, iść na piekielne męki. Oj, doluż ty moja ściekła, a za coż mam iść do piekła? Za to, żeś męczył dzieci, męcz się na tamtym świecie. Diabeł z tobą posłał woli, będziesz się gotował w smoli. Będzie miał ostatek, nawet śmierć się jemu zmieni na wieczyste potępieni. 4 złote 40. Wam się należy połowa. Macie tu 2 złote 20. Zaraz. Dziękuję ci, Niuśku, bardzo. To za co? 2 złote 20 też mi zarobię. No nie zadę, wiesz, przed świętami człowiekowi się przyda. Z takim teatrem lalek to ja, bracie, w Warszawie Majland mogę zrobić. No, Warszawa. Dziś jeszcze zwijam tę budę i jadę do Warszawy. No i nie będzie to wyżal ze Lwowem, Niuśku? Będzie. Tak. Ale widzisz, ja nie wytrzymuję ciśnienia tutejszej atmosfery. Światowy człowiek jest. Dla mnie stolica, nie lwowski partykularz. No masz, teraz jeszcze Niuśku pojedzie do Warszawy, to w razie się kogo co poradzić, co tu nie będzie. Wiesz, Niuśku, szkoda, że ty jedziesz. No, nie martwcie się, chłopaki. Niech ja się tylko zahaczę w Warszawie o jakieś wyższe stanowisko. Powiem na jakiegoś dyrektora teatru, czy coś takiego. Od razu was ściągam do siebie, bo ja siebie znam. Światowy człowiek jestem. No, serwus, kolegi. Panie Ośku, nie ci tam wszystko fajno, hula. Będzie po szczęście szczęśliwy podróży i żeby ty sołania na nas nie zapomniał. Nie zapomnę. No, serwus. Wesołych świąt, chłopaki. Wszystko jest, co nam trzeba. Szprotki są, ser jest. Ta skunger ja jest. Aha. Miód. Po co ci miód, żeby ci się zaraz nudziło? Kupimy sobie parę flaszki piwa, też nam wystarczy. Arbatniki są. No, ta to z całą nością, ta nich ja wiem, że ja święta mam. Na kulajni. Szepciuj, no nie widzę tego łosoś nie widzę. A o, leży jak byk, bracie, ten czerwony długi, o. A ja tobie, Tłońciu, życzę przed świętym wini, rozumiesz ty mi, żeby ty na sam pierw był porządny człowiek. Później, Tłońciu, żeby tobie się spełnili te wszystkie, prawda, marzenia wszelkiej pomyślności. No i żeby ty już mi więcej taki durny nie był, no. Dobrze, Szczepciu. Tere ja tobie życzę. A ja wiem, ta co. Ta daj sobie powiedzieć, słóweczko. No. Tere ja tobie życzę wszystkiego najlepszego, dobrego. Ja tobie życzę, żebyśmy mieli dużo pieniędzy. Na co ci pieniędzy, Tłońciu? Dach nad głową masz? Jeść co, chwała Bogu, masz, na co ci pieniędzy? No widzisz, że tego drzewku nie ma, gwiazdki nie ma. I... Gwiazdki nie ma? Ludzi, oni nie ma gwiazdki. Oni nie ma gwiazdki. Ano! A to co? A ty szpanuj, ile gwiazdek mamy? Może 100 miliony, albo i więcej. To nie masz prawa kupić za żaden majątek. I on narzeka jeszcze. Ja nie narzekam, Szczepciu. Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie. Proszę. Dobry wieczór. Całe rączki panu Krysiu. Madam Donok. Dziadzio prosi pana Szczepcia i pana Tońcia na wilię do nas. Skromnie u nas w tym roku, bo dziadzio chory. Ale zawsze choinka, ciepło. Będzie nam raźniej we czwórkę. Bardzo prosimy. Nie, pan określił całą rączki i my sobie właśnie sami, prawda, przygotowali to... Nie to, Szczepciu, to się przecież nie popsuje. To może leżeć do jutra i kto widu kiedy. A poza tym tamtym, to nie pasuje odmówić, jak państwu proszę. No, ta znowu z drugiej strony nie pasuje tak iść do lepszego domu, prawda, ta człowiek nie żaden makabunda. Panu Krysiu, my tam zaraz przyjdziemy, no, człowiek tak u domu ubrany, tam musi się po ludzku przebrać na tę wizytę. Dobrze, dobrze, tylko prędko, bo świeczki na choince pogasną. I żeby wróciły dawne, dobre czasy, kiedy w moim domu niczego nie brakowało. Daj Boże, panie dyrektorze, pan Bóg łaskaw. Jeszcze pan będzie taki chłop, mocny będzie pan stał w teatrze za tym... Pulpetem. Gdzie za pulpetem, to do żarcia, za tym...
za pulpitem. O, za pulpitem, to se zapomniał, i zapomniał se. Pan Bóg łaskaw daje, czy panu tak, pan będzie i w teatrze grał, i w radiu pan będzie grał. No, o tym nawet nie marzy. To stare dzieje. Ale żeby choć móc lekcjami zarabiać, a tu choroba, nogi. Od 2 miesięcy nie mogę chodzić. Dziadziusz, da byłby zdrów, tylko nie chce pójść na operację. Przecież to może potrwać parę tygodni. Jakżeż ja mogę ciebie samą bez opieki zostawić? Pan dyrektor może być zupełnie spokojny, prawda? Już jak chodzi, prawda, żeby dać opieki panny Krysi, to my z Tłońcim... To co? Ty by dał zrobić krzywdę, panny Krysi? A co robisz? Ja bym się dał za to dziecko, ja wiem, posiekać taką na kawałki. Ta panie dyrektorze, pan może być spokojny już zupełnie. Jak ja z Tłońcim, prawda, wezmę się do opieki, to panny Krysi jeden włos z głowy nie spadnie. Dobre z was, chłopaki. Dziękuję wam. Bardzo dziękuję. No a teraz to może i dam się namówić na tę operację. Nie dla siebie, nie. Dla niej. Dla sierotki. Dziadziuniu, dziś nie wolno się smucić. Dziś święto, Wilia. Zagraj proszę. Właśnie, może proszę pana dyrektora kolędy. Ja serdecznie lubię kolędy. No. Proszę pana dyrektora, ja przepraszam. Może by można w Dzień Bożego Narodzenia. To. Dzień Bożego Narodzenia, rady wszelkiego stworzenia, ta się worem podratują, Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują. Słowik zaczyna dyszkantem, szpiegiel motoru i alpem, pod tenorem przytnie czasem, a kulombek gruchnie basem, gruchnie basem. Panienko, trzeba chorego pożegnać. Przed operacją musi mieć spokój. Zaraz, siostro. Tylko muszę jej jeszcze coś powiedzieć. To ważna sprawa. Dobrze. Tylko niedługo. Widzisz, Krysiu, tylko się zaraz nie przejmuj. Co, dziadziu? No bo widzisz, ja tylko tak mówię, dla pewności. Wszyscy jesteśmy ludźmi, więc gdyby ta operacja się nie udała... Musi się udać, dziadziu. Widzisz, dziecko w moim wieku to już nie ma tej pewności. Więc gdyby... To weź... Tu masz wskazówki, co robić i dokąd się udać. No weź, Krysiu, weź. Nie, to tylko tak dla pewności. Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Wiednia, Paryża, do Tynu. A ja się z Lwowa nie ruszam za próg, za skarb na skarżnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko w Lwowie, gdzie śpiewy ci tulu i budzą ze snu. Tylko w Lwowie. I bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak sobczyk kolada i mniot. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda katania, bo co chcesz znowu, nie ma jak dwóch. Możliwiejszy dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzież ja bym mógł, ta mamcia, ta skaż mnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie! Gdzie śpiewem tytulu i budzu ze snu? Tylko w Lwowie! I bogacz, i dziad, u słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sokczyk, kolada i mniód. I gdybym się kiedy urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda gadania, i co chcesz tu,
panu Krzysiu było powodzenie. Co my nabierali? Proszę. No nie, nie, schowajcie. No, nie, nie, panu Krzysiu, to nie ma co, to przecież dla dziadzia. Kiedy ja już od was tyle wzięłam. Ale nie ma co gadać, dziadku pan Bóg da wyzdrowieje, to nam wszystko odda. Kupię owoców i biegnę do dziadzia. A proszę ręki pocałować ode mnie. Ode mnie, serwus. Młodrym ruczajem u wzgórza, wzgórza, roza rozwija się biała, biała, Krysieńka śliczna jak róża, róża, na urodziny czekała, czekała. Szybko, uwaga, idzie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, 100 lat, 100 lat, niech żyje. Panu Krysiu, co się stało? Dziadzia Dunio umarł. Panie Krysiu. No i Tonciu, spokój, niech się płacze, to lży na sercu. Moja sierotka, winna, złota, brylantowa moja. To to by się był spodziewał. Ludzie wykochane, no. Oj, widna ona, widna. Oj, nie jojkaj, nie jojkaj. On myśli, no jemu żal jest. A co ż ona teraz zrobi, bidactwo, sama jedna na świecie? Zaraz, zaraz, ta jak sama, no a my? Aha, my. No ta dawali my, prawda, gwarancji jeszcze panu dyrektorowi, że jakby co, to... Dawali my. No wiesz, tocio, to teraz bracie nie ma co. Jedno ku drugiego, a drugi ku trzeciego, tak na amen. Sztama. Widzi, żem se dawno takie fajne kulacy nie pobrygał jak dziś. Wszystko u nas jakieś fajniejsze teraz. I nasza chałupa jakaś taka fajniejsza i wcinanie, a wszystko przez te złote, słodkie rączki, panny Krysi. No tak chyba, że panny Krysi nie twoje. A w końcu stajemy. Są rączki za kulację. Ja zdrowie. Teraz włożym fajny cygaro do pyska. Coż to za baciarski znowu wyrazy mnie przy dziecku? Ja mogę ogóle nie palić, wiesz? Ta jażeć możesz, ale nie tu, bo dziecku musi spać. Dobranoc. Dobranoc. A chodź, durny wariat, co stoisz, ta się dziecko musi do spania rozebrać. Oj, przepraszam, ja zapomniał. Przepraszam. No zapomniał. Upiekun wilebny. Ciebie jakby dali do opieki nad zwierzętami, też by się na nic nie przydał. Szuraj na balkon. Oj, oj, oj. Coś strasznego z nim jest. Panu Krysiu. Słucham. A szczotka jest? Jest, jest. Jak się pan na Krysia rozbierze, prawda, i zgasi lampy, to proszę puknąć, żeby my zeszli. Dobrze. Dobranoc. Dobranoc. Oj, fajno se człowiek mieszka, Szczepciu, fajno. Oj, Tonciu słodki. Cudny widok na nasz wóz, naszego balkona. Szczepciu. Wiesz, ja jezdę czegoś... taki zadowolniony jezdy. Dawniej to człowiek był... sam jeden jak ten palic. A ja gdzie był? No to ty był drugi palic sam jeden. A teraz jak człowiek ma dla kogo żyć, dla kogo pracować, to joj! Tak nie, wrzuć mi tu nad uchem, dziecku mi ma spać, to on pyskuje jak durny wariat. Ojoj, masz rację. Może by i tak coś zaśpiewać na spanie, Szczepciu. Rama już zamknięta, luli, luli, lu. Ludzie śpią i ptaszki śpią, i kotki śpią, i psy. Zamknij więc uczęta, luli, luli, lu. Wszystkie śpią już zaśni, także ty. Jak zarobim 200 złotych, to ci kupim cudny dom. Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż. Dobranoc, oczka zmrok, a przy domku będzie.
ludzi okrąg i słowików cały chór. Będą tobie cudne bajki śpiewać aż do samych zórz. Dobranoc, aż Gazmróż. Potem pójdę do sklepiku, kupim masło, syr i miód. Kulikowski, chleb i mleko, żebyś miała, jak obudzisz się, jedzenia, picia w rót. Jak zarobim 200 złotych, to zrobimy wielki bal. Będzie muzyka i tańce i zabawa. Cicho, już! Jak się nie ma na czynsz, to się mieszka pod mostem. Albo na śniegu w parku. To ja nie mam przytulku dla włóczęgów. Pani gospodyni wybaczy, ja naprawdę nie wiem, ja myślałam... Nie ma co myśleć, tu trzeba płacić. Albo fora ze dwora. Za 3 miesięcy mi się czynsz należy. Ta co jest to jasny ręc, granda? Ja naprawdę nie wiem, proszę pani. Zapytam moich opiekunów. Kogo? Opiekunów. Opiekunów. Tak. Ładne opiekuny, tfu baciary. Proszę tak nie mówić. Ja nie pozwolę a na pana szczepcie i na pana... masz mi tutaj pozwalać? To ja wypraszam sobie. Ja nie potrzebuję. Czy ja ta kominica co? Kto rządzi tutaj, co? Albo mi do jutra wszystko zapłacić, albo jazda z chalupy. A, co urączki, pani gospodyni? Całuroczki. O co się rozchodzi? Niewiniątko. Nie wie, o co się rozchodzi. No nie uczysz się rozchodzi, tak to razy obiecywał. A ile razy ja jemu mówił, żeby on poszedł do oszczędnej kasy i wynął te pieniądze, że my wkładali tam. No do jakiej oszczędnej kasy? Co ty gadasz? Tam, gdzie my tą oszczędności wkładamy, no. Co ty mnie jeszcze wciąż bajklujesz? Ja jak żyję, to ja nigdzie nic nie wkładał nigdy. Ta wy nie róbcie ze mnie wariata. Nie, tak to byś miał pani... Cichu, ja teraz mówię. Albo mi do jutra wszystko zapłacicie, ale co do grosza. Albo jak mi tu widzicie, godziny nie czekam, tylko razem z gratami na pysk wyrzucę. Tak, bądź pani człowiek, daj sobie pani pojeść, pani gospodynia, no. Pani gospodyniu, ja pójdę do oszczędnej kasy i ja... Wyrzucę! Opiekuny wilewny, baciary! To brzydko z waszej strony ukrywać przede mną, że jest tak źle. Ta gdzie źle, panu Krysiu, wszystko fajno, kto mówi, że źle. Wszystko jest w najlepszym porządeczku i na chwilowo. Cicho, bo no zapomniałem zapłacić czynsz, no zapomniałem, no. On mnie nawet posyłał do oszczędnej kasy, żeby ja z książeczki wymnął. Moi drodzy, nie jestem znowu takim dzieckiem, za jakie mnie uważacie. Dogadacie mi, kupujecie mi prezenta, u was bidasz, piszcie. Tak gdzie piszcie, panu Krysiu, co piszcie, komu piszcie, to i to ci może co piszcie? Jak ja długo żyję, żeby mi choć raz było, kiedy co zapiszczało, nie. Słuchajcie, muszę wam wyznać pewną tajemnicę. O, tak. Tajemnicy ja lubię, bo ja raz był w kino. Cicho, bo... Poczekajcie zaraz. Siadajcie. Wiecie, mam bardzo bogatą babkę. No, Ola Boska. Z listu, który mi dziadzio zostawił przed śmiercią, dowiedziałam się, że matką mego ojca jest baronowa Dorn. Baronowa Dorn? Czekcie, to jest ta bogaczka, co ma na listopada ulicy ten pałac, to taka stara, to w Lasku taka. Jojojojo, ta to serdecznie ładowana baba, ta to gadają po Lwowie, że to najbogatsza baba we Lwowie. Tak, ma miliony, ale nie ma serca. Wyrzekła się jedynego syna tylko dlatego, że ożenił się ze śpiewaczką operową, moją matką. Córko dziadzia. Tak. To z rachunku wychodzi, że panna Kresia to jest hrabinia? Hrabinia, ludzi, złoty, kochany, coś takiego. Tak, to mógł wiedzieć, Tonciu. No, siadajcie, no. Przez całe życie nie uznawała twoich rodziców, a nawet po śmierci ojca twego i matki nie chciała słyszeć o tobie, moja jedyna pociecha. To bardzo zła kobieta. Ale gdyby mnie zabrakło, to zwróć się do niej. I do takiej starej baby, jęcy, my by mieli pannę Krysię puścić, to nie doczekanie jej. Tonciu, ty by się na to zgłosił? Na taki szkandał? Za żadne skarby świata tego nie.
Przecież ja nie mogę zabierać wam ostatnich groszy. Wy sami nic nie macie. Kto nie ma? Wy? Ta ja jak chcę, to ja będę miał pieniędzy jak lodu. Sam pan z nią mówił. Tak jest, pani baronowo. Namawiałem, próbowałem nawet grozić. Niestety wszystko daremnie. Nie chcę. O, nie chcę. A cóż to tak dobrze się jej powodzi? O, przeciwnie, pani baronowo. Nędza. Mieszka na poddaszu, w towarzystwie muzykantów ulicznych. Niesłychane. Moja wnuczka na poddaszu. Cóż, wnuczęgowska krew, komediancka. Ale i moja, do 100 000 furbeczek, nie moja krew. Nie mogę na to pozwolić, słyszy pan? Tak jest, pani baronowo, no cóż na to poradzimy. Powiedziała, że... Że nie chce znać swojej babki, co? Ośmieliła się to powiedzieć. Ale ja mam prawo ją zmusić. Stary Galecki umarł. Jestem jej jedyną krewną. Jedyną opiekunką, tak czy nie? I tak jest, pani baronowa. A kiedy pan był u nich? Właśnie wracam od nich. No to pójdzie pan jeszcze raz, mecenasie, i sprowadzi ją pan. Już ja sobie z nią dam radę. A, co rączki, pani gospodynie. Co rączki? Dobrze, że pani jest, bo ja właśnie przyniosłem pieniędzy za czynsz. Pieniędzy? Za jeden miesiąc, a ja jutro przyniosę resztę. Słowo honoru uczciwości daje porządnego człowieka. No, zaraz, chwileczkę. A gdzie Krysia? A wy nie wiecie, że Krysię zabrali? Kto? A był jakiś adwokat z posterunkowym i zabrali. Z policją? Tak, a nie żeby co złego, to jakiś bogaty krewny, jakaś rodzina. Na karierę poszła. Pańciu, ty słyszysz? Ty rozumiesz? Szczepciu, babcia! Babuncia kochana. Jest, pani baronowo. No więc co? Mam się zerwać i biec do niej? Dziękować za zaszczyt, że raczył? Myślałem, że pani baronowa czeka. Owszem, czekam, ale na audycję. Radio to moja jedyna rozrywka. Jedyna przyjemność. Z tej dziewczyny na pewno nie będę miała przyjemności. Może czekać. Jak pani baronowa każe? Albo zaraz. No trudno, poświęcę dzisiejszą audycję. Niech wejdzie, a pan mecenasie zaczeka tam w gabinecie. Dobrze, pani baronowa. O, ty? No cóż to, do stajni weszłaś. Mówi się dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pani. Wiesz chyba o tym, że jestem twoją babką. Smutne to, ale niestety prawdziwe. Zbliż się. Z ojca masz w sobie niewiele. Raczej przypominasz matkę, tylko oczy masz ojca, nasze zoronowskie oczy, harde, dumne. Chociaż właściwie nie wiem, z czego u ciebie dumne. Jak ci na imię? Krystyna. Wyglądasz fatalnie, a ubrana jest... Ach, te buciki. Włóczęgę poznaje się właśnie po bucikach. Proszę pani... Cicho. Ja... Teraz ja mówię. Cóż to za maniery? Nie becz. Nie znoszę tego. Zresztą nikogo tu nie wzruszą takie komedianckie łzy. Nie mam zamiaru rozkliwiać się nad tobą. Sprowadziłam cię tu dlatego, że nie mogę pozwolić na to, żebyś się włóczyła po ulicy. Żebyś mnie kompromitowała. Bo na pewno chwalisz się na prawo i na lewo, że jesteś baronowna Dorn, co? Nie mówiłam o tym nikomu. Ja i tak ci nie uwierzę. Zostaniesz tu. Karolino, ta panna zostaje u nas.
Nie wolno jej się stąd ruszyć ani na krok. Powtórz to całej służbie. Słyszysz? Słyszę, pani baronowo. A teraz zabrać to, wykąpać, przebrać i umieścić w błękitnym pokoju. Żegnam. Panienka za mną pozwoli. A niech Michał nie zapomni wstąpić do mechanika, żeby aparat naprawił. Tylko koniecznie zaraz. Pani bardzo by się gniewała, gdyby dziś nie mogła słuchać audycji. I nic. Co się stało? Proszę jaśnie pani, monterzy do radia. No, nareszcie. Czarączki. Aparat nie działa. Prędko do roboty. Nie, tato okłóstwo, proszę panie baronowie, to drobnostka bagaty dla mnie. Ja tu... Pan dokąd idzie? Nie, ja muszę aż na dach, bo anteny tam te... Co się tam popsuło? Wie pani, to tak, to te uziemnienie, właśnie ta kalinizacja się popsuła. I teraz ten amplifikator, że w amplifikatorni to jemu lampa spuchnęła, a najważniejsze to nie jest kryształek, to jego trzeba posmarować super heterojodynu. I... O nie, co za wyrazy. Nic się nie wyznaje w tych nowoczesnych wynalazkach. No co ja temu winny jestem? Sprawdził pan antenę? Ta skąd, nigdzie nie ma. No i co, Tonciu, co jest skryte z antenu? Nie mogę mi w żaden sposób znaleźć. No to tam. Mówił pan, że to bagatela, a to trwa i trwa. No bo... Aparat ciągle nie działa. Zara, to ten... Rzeczywiście, to coś strasznego, to okrutne szczęście. Tonciu, rozpacz okrutna, róbmy muzyki. Już jest gotowe, proszę łaski, panie baronowie. Raz, dwa, trzy. Przewidzenia. Natura zawsze ciągnie wilka do lasu. Postanowiłam wyciągnąć cię z nędzy, odseparować od wpływu tych włóczęgów. I to jest twoja wdzięczność. Co? Nie podoba ci się u mnie, he? Nie. Nie podoba mi się. Milcz ty bezczelna. Za tyle dobrego, które chciałam dla ciebie uczynić. Nie prosiłam o nic. To pani chciała dla siebie uczynić, aby być w porządku przed ludźmi. Milcz! Nieszczęsne stworzenie. Wolisz iść w ślady swojej matki, tej komediantki, która mojego syna wciągnęła do rusztoka. Jak pani śmie? Pamięć moich rodziców jest święta. Nie pozwoli znieważać nikomu. Pani jest zła, samolubna, bez serca. Wstydzę się, że jestem pani wnuczką. I wolę nędzę, głód. Wolę 100 razy towarzystwo tych, jak pani mówi, włóczęgów. Bo oni mają serce. A pani ma tylko swoje pieniądze. Mogła mnie pani kupić sercem. Może zapomniałabym o tych krzywdach, które pani wyrządziła moim rodzicom. Ale teraz nienawidzę pani. Nienawidzę! Moja krew! Prawdziwa Dorn. Biegnijcie za nią. Powiedzcie, że babka chce ją przeprosić i uściskać. Żeby my mieli, wyższy Szczepciu, taki drabinki sznurkowe, długi taki. A, nie było, bracie, tam okna pozamykane, oni jej dobrze pilnują, nie bój się. To by trzeba, bracie, nic inu, przebrać się za kominiarza i kominem i... Kiedy tam nie ma kominów, tylko tam są te centralne ogrzewalnie tam no to są. To nie ma co, Tłęciu, inu, trzeba wytaskać w koszu. W jakim koszu?
My się przebierzemy za węglarzów, pójdziemy tam, staniemy sobie sztempu pod drzwiami, rozumiesz nimi? Od raz ja otworzę drzwi, a... Krysia! Uciekłam. Nie mogłam już. Tak to cudnie, fajnie jest, panu Krysiu. Krysiu, teraz ty już nam panny Krysi nikt nie odbierze. Nikt. To mi się od razu wydawało podejrzany. Otworzyć. Zaczaili się baciary. Proszę pani do budżetu, ja mam zapasowy klucz. Ja pani do budżetu otworzę. Za późno. Uciekli. Znajdą się, pani baronowo. Policja ich wyśledzi. Jeszcze są. Zobaczymy, komu się pierwszy znudzi. Jak się u mojej rozchodzi osoby, to ja mogę tutaj siedzieć do samego rania. Nie okazała mi jej serca. Wystraszyłam ją. Jedyne dziecko mego... Jedynego syna. Może byłaby pociechą mojej smutnej starości. Pani baronowo, pani baronowa pewnie zmęczona. Chodź. Co mówisz? Mówię, że nie ma celu czekać. Najwidoczniej uciekli. Trzeba dać znać na policji. Tak, Karolino, masz słuszność. Czekanie nie ma celu. Moja wnuczka nie chce znać. Nie chce mnie znać. Poszli. Poszli, ale oni zaraz wrócą. Ja takie babcie znam. Taka tak łatwo nie da wygrać. Bo jak się jeszcze trafi taka zapieczona, a pieniędzy ma do tego, to ona, cały Lwówku stawi na nogi. Racja, wiecie, nie możemy tutaj zostać. Wiecie, co ja wam powiem? No. My ogólnie nie mamy tutaj co robić, my musimy wyrywać. Do Warszawy, tam jest Niuśku? Pierwsze mądre słowo, że ty powiedziałeś. Gulamy do Warszawy. Fight Club jesteście i pan, i ten pański... Jak mu tam? Detektor? Jak pan się właściwie nazywa? Zenon Trąbka przez OM. Trąbka, detektyw prywatny, koncesjonowane biuro Aldus i spółka do ust. Cała trąba z pana, a nie trąbka. Po 3 tygodni nie możecie znaleźć mojej wnuczki. Pani baronowo, robi się co można, tylko przede wszystkim trzeba tędy i owędy, a potem dopiero haps. O! Ale i towarzysze to sprytne ptaszki zatarli wszelki ślad za sobą. Właśnie naradzałem się z panem Trąbką, pani baronowo, i doszliśmy do wniosku, najlepiej będzie rozesłać listy gończe. Co? Listy gończe? Za moją wnuczką? Baronowną Dorn? Ale skoro nie ma innego wyjścia, to już niech będzie i list gończy. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Ty owe mowy, gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu. Tylko owe mowy. I bogacz, i dziad, to saza pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grot, jak są często lada i miód. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko o wylowie, to szkoda gadania, bo co chcesz, kochu, nie mają. Możliwie, że dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie. Ty z niego wyjechać tam gdzieś ja bym mógł, za skarby ta skarż nie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko w Lwowie, gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu, tylko w Lwowie. I bogacz, i dziad, tu sosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A pan się bada! Puść pan, puść pan! Puść pan! Puść pan! Puść pan!
pan, co skaza ludziom pacjentów. O, a u was znowu ten detektyw babuni. Udaje. Proszę pana, ja bardzo serdecznie dziękuję. Nie, drobnostka. Czego ten drap chciał od was? Ja nie wiem. Nikt nie w każdym wie, razie widziałem, że on pierwszy. Wszystkie ludzie widzieli, proszę pana. Macie tutaj moją... W każdym razie macie tutaj mój adres. Dziękuję. W razie czego mogę świadczyć. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Proszę o uwagę. O, jakiś porządny człowiek wtrafił się akurat. Tak mi przykro, Tońciu. Listy gończy, policja. Za co wam się to wszystko należy? Za to, że przygarnęliście obcą dziewczynę? Pan określił słodka naprawdę, że człowiekowi się mógł wszystkie wnętrzności przywrócić do góry nogami. To jak można mówić cudzy obcy, no? Jeszcze, żeby Szczepciu jeszcze był to umiał, to może jakbyś tego lepiej to wytłumaczyć, panny Krysi, to. Kochani jesteście, ale jestem wam kulą u nogi już. I słowo honoru, uczciwości daje najświętszy, że serce może człowiekowi pęknąć na cztery kawałki. I akurat nie Szczepciu, jak na złość w tej chwileczce skoknął po chleb i nie ma go i nie ma. Może ja skoknę popatrzeć, że on już nie jedzie. I obraza, moja pani Piecyk kochana. A przecie to już duże dziewczynisko. A może to jaka familiantka? A już ci, familiantka. Obca, przecieżem sama meldonki widziała. Moja pani, co to za ludzie teraz? Cwaniaki. A póki co, to mają z niej rękę. Bo to i pitrasi, i łupierze. Dzień dobry, pani Pintasłowa. Dzień dobry, pani Piecykowa. Ty, Tońku, co te baby na mnie tak lewym okiem szponowali? Żeby ty był, Szczepciu, widział, co te baby tutaj gadali. Co gadali, co gadali? Ale gadali, Szczepciu. No ale co gadali, no? Gadali względem Krysi, gadali względem naszej osoby, gadali. A, rozumiem. No, co ty myślisz, Tońciu, że oni nie mają racji? Gdzie to, Tońciu, pasuje, żeby bądź taka hrabina mieszkała z nami baciarusami na strychu? Gdzie to pasuje, żeby ona się tarabaniła z nami po ulicach z muzyką? No gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko w Lwowie, gdzie pieśniu tytulu i budzą ze snu, tylko w Lwowie, i bogacz i dziad to są za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czekolada i miód. A gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Warszawie. I szkoda gadania, i co chcesz tu mów, i ma jak lód. Co się tu dzieje? Panienki, proszę od bramy, proszę. Co to za piosenki? Popatrz, Tońciu, jej się nie podobi. Najwyżej. A o, Tońciu. Tu nasza Krysia powinna się chować, brat. No to pewnie, ale skąd wziąć na to pieniędzy? Taki o może kosztować miesięcznie najmniej 50 zł. Tońciu, niech kosztuje co chce, Krysia tutaj musi się chować. Pieniędzy się znajdą. Moja głowa w tym. Tońciu, to jest tak łop. I teraz, Tońciu, rozumiesz? Ja rozumiem, Szczepciu, że ja się u ciebie strasznie boję. Niech się nie kłócaj, durny wariat, to się rozchodzi o Krysi, to co? Nie, to ja wiem i dlatego może ty by poszedł, a ja by za to... Tak będzie, jak ja mówię, rozumiesz? Ule. Nie, jak ty mówisz, żeby ja poszedł, to ja już pójdę i że ja już do końca życia nie będę miał spokoju nigdy. Ta i co mnie mówisz taki? No nie, Szczepciu, bo ty robisz takie wielkie bohaterstwo, a ja wychodzę jak ostatni tchórz, jak dezenter. A gdzie? Ta właśnie ty jesteś za bohatera, a ja jestem braci nula, jak gostwu. Tońciu, jakby ci w ostatniej chwileczce przyszła taka trzęsiączka ze strachu, to ty se pomyśl jedno słóweczko. Babcia. No, brykaj, Tońku. No Szczepciu, jak ty mówisz, że już tak trzeba, żeby ja poszedł, no to ja pójdę, prawda? No to pa. Bo Jezu. Hej, bo zdrowie, Tłaciu. Pa, Szczepciu. Pa.
Zaraz. Pan mówi tak mętnie, że ja nie rozumiem, o co panu chodzi. Nie, poproszę łaski pana przodownika, nie się o to rozkładzie, że ja się chciał grzecznie pospytać. Czy w sprawie tych zbiegniętych, co za nimi te guniący listy posłali, czy jak się jednego złapi, to też się nadgroda gibiruje? No naturalnie. Mając jednego, będziemy mogli znaleźć i pozostałych. Mam ci złota. Co? Nie, ja się tak ucieszył, proszę łaski pana przodownika, że ja dostanę te 1000 złotych. No więc kogo pan wykrył? Ja wykrył, on się nazywa Szczepan Migacz z Lwowa. On tam siedzi w szynku, tam można pójść i jego za te... Dobrze, zaraz wydam rozkaz. Dobrze, no a gdzie moje 1000 złotych? No najpierw musimy sprawdzić. Jeżeli okaże się, że to ten sam, to nagrodę pan otrzyma. Ale proszę łaski pana przodownika, to zostało z pewnością ten sam. Przecież ja jego znam. To ten Szczepan Migacz to jest mój najlepszy, jedyny przyjaciel. On jest najstraszniejszy wróg, on jest mój ten Migacz. Ten tam. No nareszcie, czekam już na was od godziny z obiadem. A gdzie Szczepciu? Szczepciu nie przyjdzie. Jak to nie przyjdzie? Bo Szczepciu spadek dostał, jakieś pieniędzy dostał. Nafta mu się wylała w Borysławiu i on nawet nie wiedział, że on ma takie bogate ciotki, nieboszczki. No dobrze, ale gdzie on jest? Właśnie go zabrali. Gdzie? Do Borysławia go zabrali właśnie. A ja dostał... Te 1000 złotych. 1000 złotych! Zatem poszywaliśmy panią do Lwowa, bo nie chce nic mówić. Ja z nim pogadam. Jak go tak, ten do Ameryki i co? On mi wszystko wyśpiewa. Nie trzeba. Ja z nim porozmawiam. Proszę stąd wyjść. Dosyć tych komedii. Gdzie jest moja wnuczka? Gadaj! A ja się właśnie pani pospytuję, gdzie jest panna Krysia. No przecież porwaliście ją. Rabusie, bandyci. Co pani mnie tu cycuje? Pani myśli, że ja taki durny jak pani mądra? To pani jej porwala, wie pani? Tak, pani jej porwala. No wiesz, na pewno wiesz, gdzie ona jest. Wiem, żeby pani wiedziała, że wiem. U pani jest. Oszalałeś? Zamknięta w jakiej piwnicy, w kazamacie, w lochu. Oszalał? Ja miałabym ją więzić. A co, nie? Jeszcze jej pani maltretuje? Milcz! Głod może, ogniem i mieczem przypika. Nie bój się pani jest fajny numer. Milcz, jak ty śmiesz. Śmim. Nie wszyscy ludzie wiedzą, niech ci cała kamienica zleci. Pani nam chciała ścieczki, ja zaraz pani przeczytam, proszę. Ało pisze, ratujcie, babka chce mnie zadręczyć. Proszę, tak? Proszę. Cicho. Teraz cicho, sama zamknęła, teraz... Teraz na innych zwala, uspokój się. No już. Ja dostał takiej irytacji, ja dostał. No już, uspokój się, wierzę ci. Wierz, teraz wierz. No, powiedz mi, kto ją porwał? A ja nie wiem, ta na sumienie pani mówi, ja wszędzie szukał, ta ja świat do góry nogami wywrócił, no nigdzie nie ma. Ja wiem, pani je zamknęła, żeby my nie mogli znaleźć. A nie pieć głupstw. No już, uspokój się. Czekaj, zaraz każę cię zwolnić. Będziesz mi pomagał szukać jej. A, no widzi pani, chyba że tak. Zobacz. Co ja tam jestem inny? Jak mam zameldować? Albo może szanowny pan da bilet wizytowy? Niekiedy my nie przyszli tutaj z wizytu i no to dziecku oddać tu. Nie, zaraz, bilet wizytowy ja mam, proszę. Nie, bo on się mnie może jeszcze przydać, prawda, szkoda. Proszę powiedzieć, że przyjechał pan... Pan Roman Karśnicki z Bratanicą. Państwo będą łaskawi zaczekać. Dlaczego obce nazwisko i w ogóle ta cała maskarada? To bardzo nieprzyjemne. Tam bo nie było inszej rady, panu Krysiu, tam nie mogli tak jak baciaryki panny Krysi tu umieścić. No. A poza tym tamtym tu musi być cudze nazwisko, bo inaczej babka przyjdzie. Nawet Tończu to rozumie, a panna Krysia to słowo siła się. Eee,
ta tu fajno jest, widzi? Fajno, fajno jest. Pikantko. Dzień dobry. Pan Karśnicki? Nawet Roman Karśnicki jest. Proszę spocząć. Nie, dziękuję, ja postoję. Ależ proszę. Nie, ta... A to zapewne córeczka. Właśnie. Ta jak córeczka, bo to mego braciska córeczka jest właśnie środka i... A z których to Karśnickich, jeśli wolno wiedzieć? Właśnie z tych lepszych, prawda, z Pudel Lwowa. My tam mamy, proszę pani, wielki, serdecznie wielki majątek. Właśnie ja tam jestem rezydent. To my tam mamy, prawda, mamy mleny, mamy cukrownie, szprytusownie, mamy gorzelni. Wszystko mamy, co nam trzeba, prawda. To bardzo pięknie. Warunki pan zna? Właśnie mi to nie bardzo, bo ja, proszę pani, pierwszy raz oddaję dziecko do zakładu, to... Czy pan sobie życzy z muzyką? No ta pewnie, ta niech będzie wesoło, prawda, całą paradą ja chcę. Tu kompry, 300 zlotych miesięcznie, płatne za kwartał z góry. To dla nas jest bagatel, prawda, ja... Pieniądz u nas nie gra roli, no... I no jak chwilowo nie mam tyle, to ja może zapłacę 300 zł, a resztę ja przyślę z majątku. Może być i tak. Zaraz zainstalujemy panienkę. Jak ci na imię? Krystyna Karśnicka. Mamy tu już jedną Karśnicką, Wandzie. Czy to może krewna? Ej, nie, chyba nie. Chyba nie, z całą pewnością nie, bo my nie mamy krewnych, my same swoje. Juśku! Moja morda złota! Serduszko! Franciszek zna tych państw? Łosowo! Nie, u nas przedtem był za Lukaja, razem z tym kamerderem Antoniem. Prawda, Niośku? Ja? No. Nie, no jakże? No jak to, Niośku, ty nie poznajesz wielmożne panienki, no? Całuje rączki, jaśnie panienki. Nie, Franciszek się zaopiekuje panienku, a ja już Franciszkowi nadgrodzę. Saluję rączki, panie dziedzicu. Teraz niech Franciszek zaniesie walizki panny Karśnickiej do pokoju numer 14. Słucham. Krysiu, pożegnaj się, a my pójdziemy poznać się z koleżankami. No, Krysiu, bądź zdrowa, daj ci Boże szczęście. Nic ci nie martw, wszystko będzie fajno. Bądź zdrów. Do widzenia. Dziękuję bardzo za wszystko. Do widzenia, Krysiu złoty. Nie, on spód ufalony, bo on je od dziecka na rękach wynosił. To wzruszające. Chodźmy, Krysiu. Gdzie jeszcze komu tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie! Gdzie pieśnią cię budzą i tulą do snu? Tylko we Lwowie! I bogacz i dziad, a kto to pan krab? I każdy ma uśmiech na twarzy. A panny co ma złociutkie ten grud? Jak sok, czekolada i miód. I gdzie jeszcze komu tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie. Bo szkoda gadania, bo co chcesz to mów? Nie ma jak lub. Posuńcie się, wasza nowa koleżanka, Krysia Karśnicka. Lili, Zosia, Basia, Rena, Nina, Stasia, Ariadna, Janka, Ewa, Jasia, Wandzia. Wandziu, Krysia zamieszka razem z tobą. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnicie. Dwie Karśniczki w jednym pokoju. Bardzo mi miło. Zaprowadź ją do swego pokoju i pomóż zainstalować się. Au revoir. Nasze lokum. Skromne, prawda? Bardzo milutkie. Mami się zaprzyjaźnić. Bardzo bym chciała. Dziwny traf, to samo nazwisko. Z jakich to Karśnickich jesteś? Bo jest tylko jedna rodzina. Ja i my jesteśmy z Małopolski. Tam jest nasz majątek. To dziwne. Nasza cała rodzina mieszka w Kongresówce. Karśniccy z Małopolski? A jak się nazywa wasz majątek? Jak? Ja nie wiem. Jak to nie wiesz, jak się nazywa wasz majątek? Krysiu, co ci się stało? Krysiuniu, przecież nie chciałam ci dokuczyć.
prawda. Złamałam. Ja wcale nie jestem Karśnicka. Nie jesteś Karśnicka? Nie rozumiem, więc dlaczego? Musiałam. To się tak fatalnie złożyło. To miała być tajemnica, ale ja nie mogę. Nie umiem kłamać. Uspokój się, kochanie. Ja się wcale nie gniewam. A jeśli to ma być tajemnica, to jej na pewno nie zdradzę. Mnie możesz zaufać. Zajęty jestem. Nie tam dużo nie trzeba klarować. Człowiek światowy jestem. Muła kapy. Owszem, nie powiem. Fajno to skombinowaliście. Nie, Niuśku, teraz wszystko fajno na razie, prawda? A co będzie po temu? Tam je się, bracie, błąd czypia głowy, no. Grunt, że i ta wiedźma babka tu nie znajdzie. No, ta to jedno. No fajno, ale skąd wziąć na dalsze wychowanie? Właśnie. 700 zł my już wydali na same wyprawy dla Krysi. No a te 300 zł, co się zostali, to na jeden miesiąc na przeszkolenie, Krysi. A co dali? Tem już wasza głowa. Póki co ja będę na nią uważał i włos jej z głowy nie spadnie. Ale wy tak nie patrzcie na mnie, że ja tu niby jestem woźny. Co głosła takie? Nie, cały zakład na mojej głowie. Chcieli mnie już dyrektorem zrobić. Co ty mówisz? Tak, ale po co mi to? Dyrektor nie ma żadnych pobocznych oberchapek, a samej pensji człowiek światowy nie wyżyje. Ale i tak, ja tu rządzę. Właśnie wzywają mnie na konferencję. Bez mnie ani rusz. Ja zawsze jeszcze we Lwowie mówię, że z tej ludzi wyrosną. Taki światowy człowiek, to nigdy nie zginie. Jośku, co ja mogę na ciebie rachować? Mur, cement, żelazo, beton. Ale teraz hulajcie, bo ktoś was może zobaczyć. Jośku. Ju. Pamiętaj. Tak. Teraz wiesz wszystko. Nie chciałam nikogo oszukiwać. To się tylko tak fatalnie złożyło. Doskonale się złożyło. Trafiłaś na mnie, a ja umiem milczeć jak grób. To będzie nasza wspólna tajemnica. Więc nie gniewasz się na mnie? Oto moja ręka, podaj mi swoją. Na wieczną, wieczną przyjaźń, zgoda? Wojdziu! No i popatrz, już miesiąc cały, jak my Krysi nie widzieli. No co zrobisz, Tłoncio, to tam trzeba zapłacić to, co się należy. A pieniędzy jak nie było, tak nie ma. No, wiesz, Tłoncio, manduliny, śpiewamy, może nam kto co wróci. No, może akurat. Smal. Jak zarobim 200 zł, to ci kupim śliczny dom. Będzie spala jak królewna na luzieczku z białych róż. Dobranoc, oczka zmróż. A przy domku będzie ogród i słowików cały chór. Będą tobie cudne bajki śpiewać aż do samych zórz. Dobranoc, oczka zmróż. Potem pójdę do sklepiku, kupię masło, syr i miód. Kulikowski, chleb i mleko, żebyś miała, jak obudzisz się, jedzenia, picia w brud. Jak zarobim 200 zł, to zrobimy wielki bal. Będzie muzyka i tańcy, i zabawka będzie. A pójdziemy stąd! Dziecko mu obudzicie, lebo ją śpiłam! No kiedy... Zabawka mu! To właśnie my śpiewamy, proszę pani, kołysanki. Nie mam tam kołysanki, obudujemy, zajeżdża stąd, no! Nie ma! Któż to jakiś pyskaty? Chodź, Tłoncio. Ja rozumiem, koń, krowa, jakieś stworzenie nasze, to ja rozumiem. Ale żeby mnie na to przeszło, żeby ja musiał posługiwać u jakichś murzyńskich ludojadów, dzikich zwierzętów? Ach, je. Ja się nie chwalił, że ja od dziecka jestem wychowany między dzikimi zwierzętami, ja nie. Ta durne waria, tam musieliśmy jakieś posady chapnąć, ta mamy 6 zł, a zakreślimy winne za 2 miesiące. Dlatego ja się zgłosił. Ale ja tobie mówię, Szczepciu, że jak ten łok któregoś z nas dwóch zi, żeby to później nie było na mnie. Ty się nic nie martw, durny wariat. Grunt, że my mamy fajne posady, a Krysia se może mieszkać jak królewna w eleganckim towarzystwie w tym internacie pani Kwaśniewskiej. A nie pyskuj ty! Toż to jakiś straszny ziwisz jest. Ty co taki łoji? Zwicher ścierbu. No jak jemu to się daje? Ja wiem. Już ty się o to nie turbuj. Ty tam pilnuj swego tego, jak on tam... Wilblonda. Właśnie. Ja tobie będę mówił z puchla, fajno.
I no rozumiesz ty mi nie zrób sztępu, bo ja tu muszę parę centy przy tobie zarobić, to nie dla siebie, no dla Szesie. Spoglądaj. Cinek, to ty całkiem przyjemne mordy masz czegoś. Nie. Wielbląd nie bądź świnia. Ty nie masz pojęcia, jaki ty jesteś sławny chłop na świecie. Ty wiesz, we Lwowie twoje fotografie są na wszystkich tramwajach. A koło pana prezydenta przed ratuszem tu stoją taki dwa jak ty jeden. Jojo. Jak mamy żyć ze sobą, to żyjmy jak ludzie, nie? No cóż ty taki smutny mordy masz? To śmij się troszkę, durny wariat. To śmij się troszkę. Nie. No wiesz, ja do ciebie gadam jak do człowieka, a ty do mnie... No masz jedz. A jedz, no. To nie bądź uparty jak łosiu, no. No. Ej, to nie jest pokojowy lew, no jakiś taki łańcuchowy. Tepciu, ten grubas od babci. Tończu już po busaci. Wyrywajmy. Jak tylko go zwolniłam, ulotnił się jak kamfora. Że też jaśnie pani zaufała takiemu ciemnemu typowi. Bezczelny. Proszę. Pani baronowo! Jest! Mam! Co, gdzie? No gadajże pan. Ach, pani wnuczka jest w internacie pani doktorowej Kwaśniewskiej jako panna Karśnicka. Pani baronowa raczy spocząć. Zaraz poproszę wyżej wzmiankowaną pannę Karśnicką. Pani życzyła sobie mówić ze mną? Jestem Karśnicka. O, to pani jest Karśnicka? Przepraszam, że fatygowałam, ale to widocznie jakieś nieporozumienie. Pardon. I śmiała babka jak zbyta. To ty i detektyw musiał tam posłać, wiesz? A musiał dostać po kryżbantach od babci za to, że i wykiwał. Ale to nic nie szkodzi, bo może stara teraz się uczepi od naszych kresi. Nie, no na razie nie ma niebezpieczeństwa ze strony babki. Ale jest inny feler. No. Chłopaki, jak tam będzie z forsą? Już 3 miesiące przełożona czeka. Trzeci list wysłała. Do kogo? Proszę, jaśnie wielmożny pan Roman Karśnicki, majątek Karśniki, poczta Tarnopol. Fajna feca? Nie, na razie to ja tych listów nie wysyłałem, ale tak dłużej nie da rady. Przełożona może ją wylać. Nie, to niemożliwe jest. Ja zrobim, ludzie, to trzeba 600 zł, my dopiero 20 zarobili, to ja se koniec zrobię. No. 20 zł, bo więcej nie można było zarobić ani jednego centa. Weź mi te brudne ręki ze stowa. Umiesz, jak Krysi nie ma, to jemu już wszystko wolno. Daj se pani powiedzieć jedno słóweczko. Ja dostał list od czarnej ręki, bo da ich wraz napadł. Oni chcą ode mnie 280 zł i na co oni Krysię zamordują. Ty też dostał taki list?
Ja też dostałam. Tak co, pani, ta pani siedzi na porcie, to pani się może z tego śmiać, ale skąd ja bidak wezmę? Co robić, Karolino? Chyba posłać pani baronowo, suma niewielka. Właśnie. A może lepiej zawiadomić policję? Nie, tylko nie policję, pani proszę, nie policję, bo czarna ręka gotowa się zemścić. Pani przecież babka rodzona, ta pani... Cicho, nie wrzesz. Ta jak nie wrzesz, jak pani chce policję, jak Krysi mnie zamordują. Myślałam, żeś ty oszust. A widzę, żeś ty do Krysi szczerze przywiązany. A bo odkrywa pani Ameryki, no mniejsza u tego. Najważniejsze, pani policji nie zawiadomiała, bo to może zaraz... Tak, może lepiej nie ryzykować. Właśnie, ja mówię, nie ryzykować. Uspokój się. Wyłożę za ciebie te 280 zł. Karolino, zaniesiesz te pieniądze na postrę stąd. Do jednej koperty włożysz 300, a do drugiej 280 zł. Daj pani zdrowa była. Owszem, są dwa listy pod CR-39. Proszę. Dziękuję ślicznie. Trzysta. 280. Dawaj przekaz. Pensjonat doktorowy Kwaśniewski, Warszawa, Liliowa 27, nadawca Roman Karsznicki, 600 zł. Dawaj 20 zł. Zaraz niech wymnę szósteczki. Dawaj tu. Dobra. Proszę pana, tu jest przekaz. Tu jest 580, a tu jest nasze 20. Ja poproszę pokwitowanie na całe 600. Gościu, ja serdecznie zadowolony jestem, wiesz? No, to coś ty mi taki smutny miny robisz? Bo mi jeszcze jakoś to niszczy mój, że my od tej babci te pieniądze wycyganili. No. No ta pewnie. Tak moim ci szczepciu, to sumienie mnie gryź jak ta pijak. No też. To jakby to ktoś brał tak, prawda, jakby to ten, ale to właściwie są Krysi pieniędzy. Ta babka ma jedyny krewny te Krysie, to ona by jej dała bracie 100 miliony razy więcej, no żeby Krysia chciała wrócić tam. Nie, to sprawiedliwa prawda i to nie ładnie. No to nie ładnie, to ja sam wiem, że to nie ładnie, no mój słodki, no ale to, ty wiesz, mowa się mówi, a chleb się je. To szkoda gadać, no trzeba zarobić, babci pieniędzy, oddać tej fertyki. Oj, oddać jak najprędzej. No wiedzisz, to nie ma co oddać. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. O, dobrze trafiliśmy, pauza. Tak jest, panowie do Wandzi. O, panie. Tak, jeszcze? Czekaj, głowy nie widzę, czekaj jeszcze troszeczkę. Dobrze? Jeszcze więcej na prawo? Padliśmy nie z wysoka. Sytuacja w sam raz do ceremonii towarzyskiej. No poznajcie się. To mój kuzynek Tadzik Barski. A to mój brat Romek. Znam już panów z opowiadania. Mnie też? Zwłaszcza ciebie. O Romku niewiele da się powiedzieć. Dlaczego? Poza architekturą nic cię nie interesuje. O, pardon, gdzież tu jest brak zainteresowania? Siostrunia zadzwoniła i już jesteśmy. No, a ja cię do tego namówiłem. Obaj dobrzy jesteście. Przyszliście dlatego, bo wam powiedziałam przez telefon, że mam śliczną, nową koleżaneczkę. No, Krysiu, nie rumień się, to przecież prawda. Wandziu, przestań. Wiem, co mówię. Tylko dlatego przyszli. Ty nie masz pojęcia, co to za banda cyganów. Poznasz ich bliżej, to zobaczysz. Marzę o tym. No, skorzystam z okazji i zrobię kilka ślicznych zdjęć. Chodźmy. Oczywiście bez głowy. Mhm. Pani baronowa mnie wymyślała, a ja jednak nie ustawałem w pracy. Ciągle tędy owędy i pędz! Jest! No, właśnie, tędy owędy. Tak jak wtedy, co? Myślałam, że się spalę ze wstydu. No więc, gdzież ona jest? W internacie pani doktorowej Kwaśniewskiej. Co? Jako panna Kwaśniewska. Uszalał pan, czy co? No, te same brednie. Cierpliwości, pani baronowa. Zenon Trąbka wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie. Tam są dwie panny Karsznickie. Wandzia raz, Krysia dwa. A co, nie mówiłam? Czarujący. Rzeczywiście, wyjątkowo miła. A mila, urocza. Wiedziałam, że komuś w oko wpadnie. Musiałby się idealnie sprawować, to może... Co? Może przemówiłabym za tobą, jakie dobre słowo. A teraz wykajcie, chłopaki, bo koniec pauzy. Wandziula, masz u mnie kilo czekolady. Bez łapówek. Serwus. Jest u nas druga panna Karsińska, ale właśnie jest chora i nie może wyjść do jaśnie pani. To w takim razie proszę mnie zameldować przełożonej. Przełożona? Akurat nie zachorowała. Cóż to? Wszyscy się tutaj pochorowali. Gra szaleje.
Dziwię się, że pani baronowa nie jest chora. Proszę mi tu nie rezonować, tylko sprowadzić pannę Krystynę Karśniewską. To jest bardzo ważna sprawa. Ale... Nie ruszaj się stąd, dopóki jej nie zobaczę. Ano pójdę. Jeżeli gorączka nie doszła jeszcze do 40 stopni, to może przyjdzie. Wiesz, Tadzik to cudny chłopak. Moi rodzice wychowali go od dziecka i kochają jak rodzonego syna. A tobie jak się podobał? Bardzo. Ale nie wiem, czy to wypada, żeby tak często telefonował do mnie. Co sobie pomyśli pani przełożona? No, tatku, pani przełożona ma pełne zaufanie do moich braciszków. Proszę. Pajelki. Katastrofa. Panny Krysi babka znowu przyszła. I co? Dowiedziała się, że jest tu druga panna Karśnicka i mówi, że nie wyjdzie stąd, dopóki jej nie zobaczy. Ojej, co robić? Zaraz. Właśnie, co robić? Co robić? Można? Proszę. Jestem Karśnicka. Pani chciała ze mną mówić, proszę, słucham. Och, ten trąbka. Znów nie ta. I proszę prędko mówić, o co chodzi, bo ja mam gorączkę. Uścia! Grypę. Proszę się nie zbliżać, to nieporozumienie, przepraszam. Bądźcie. Babcia, Łoży! Kto się mógł spodziewać, babcia? Szczepcio się tak strasznie zlęknął, że mało po plątacji serca nie dostał. Co ona tu robi? Ty? Ona pewnie po Krysi znowu. To zawzięta baba Jaga. Ona nie ustąpi, dopóki nie wypenetruje całej prawdy. Ale to wam mówię, chłopcy, periculum nic mora. Że co zrobił? Ty, Niuśku, ja ci proszę, gadaj do mnie po ludzku, bo ja ani jednego słóweczka nie rozumiem. No przecież, że nie rozumiesz. Bo to po francusku. Periculum nic mora znaczy się niebezpieczeństwo jest jak zmora. Aha. No dobra, Niuśku, ta ty jesteś światowy człowiek, ty balak rozwodzisz po francusku. Ta powiedz mi teraz, co robić? Tu są tylko dwa wyjścia, żeby babka do niej nie miała prawa. No. Pierwsze, albo musi być pełnoletnia. Aha, babka. Nie, Krysia, no. No dobra, Niuśku, ale która Krysia ma 17 lat? I że mi nie wiem, co robię, to dopiero za 4 lata może mieć 21. To jest jeszcze drugie wyjście. No. Wydać ją za mąż. Za kogo? Pomyślcie, może macie jakiegoś znajomego. Zara. Kogo ja mam znajomego? Adam Dłonok. Dobry. Pana wy do kogo? Czy pan inżynier Karśnicki jest w domu? Owszem, jest. Kogo mam zameldować? Nie, to nie zgłosiłem. Proszę powiedzieć, że przyszli dwa muzykanty. On już będzie wiedział. Panowie zaczekają. Pan inżynier ma obecnie ważną konferencję. Nie martw się, nie pierwszy, nie ostatni to raz, że komuś nagle tak jak tobie jest na duszu. Nie martw się, bo każdy człowiek raz, chociaż raz, koniecznie musi zakochany być po uszy. W głowie mu się kręci, nie chce jeść, nie chce pić, tylko z nią i tylko przy niej ciągle być. Gdy są wreszcie razem, krew uderza im do głów i rozmowa ich zaczyna się od słów. Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłeś sercem me. Wiem, że jest mi dobrze, ty jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. I gorzej wciąż, i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś sercem me. Byłeś wolny, swobodny, tak jak mało kto. A dziś związany z
spętany. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie wiem, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień idzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś serce me. Zaraz poznał, że to musi być, braci, jakiś pracowity, stateczny człowiek. To musi być, rozumiesz mi, Tłonciu, jakaś taka solidna firma. Jakie on charówki musi tam mieć, przestaw się, jak tam tyle ludzi chodzi. Proszę pana inżyniera, przyszli jacyś dwaj muzykanci uliczni czy coś? Ja wiem, mówią, że pan inżynier już wie. Muzykanci uliczni do mnie? Zaraz, zaraz. Zdaje się, że to do mnie. Przyjmę ich za chwilę. A. Do ciebie? Cóż to za znajomość? Przygoda. Zapomniałem ci powiedzieć. Chciałem ci jeszcze przeprosić, bo dałem im twój bilet wizytowy. Nie miałem pod ręką swojego. A to co? Oddam cię do policji za używanie cudzego nazwiska. Nie, nie, mój kochany. Ja jednak odchodzę. Nie chcę być świadkiem tych wszystkich lud. A, muzyka na ulicy. Chodźcie tu, jak się macie. Padam do łanuch. Fajnie. No i co, mam świadczyć w sądzie? Nie, to się rozeszło i... Tak się troszkę rozlazło po kościach, proszę pana inżyniera. Ale to się nie o to rozchodzi, to inna całkiem jest sprawa taka, że to... może lepiej niech on mówi, bo on to lepiej tak. A gdzie ten trzeci? Właśnie proszę pana inżyniera, u tego trzeciego się rozchodzi, bo ten trzeci to jest dziewczyna. Chociaż mu teda był chłopiec, ale to właściwie dziewczyna i ja jestem jego opiekunem, proszę pana inżyniera. Tego chlopca? Nie, nie, tej dziewczyny. A Tłonciu znowu tu... A, rozumiem. On jest opiekunem tego chlopca. Nie, nie, też nie. Te dziewczynki. Aha. Właśnie, no. Nic nie rozumiem. Więc są dwie dziewczyny. Nie, 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 bo pan inżynier to nie rozumie. To nie jest taka prosta sprawa. To jest troszkę zakalapućkany. Siadajcie. Tylko nie kalapućkajcie już więcej. Krótko i zwięźle, o co chodzi? To jest tak, proszę pana inżyniera. Ja i Tłonciu to my jesteśmy opiekunami jednej sierotki. Chłopca czy dziewczyny? Pan inżynier sam to zakapućko, ta chłopca w ogóle nie ma, jest ino ta dziewczynka. A żeby pan inżynier wiedział, jaka cud piękności dziewczynka, jak obrazek. No dobrze, ale co ja mam z tym wspólnego? Nie, ta na razie nic, ale pan inżynier może mieć dużo wspólnego. My chcemy, żeby się pan inżynier z tą dziewczynką ożenił. Co? Oszaleliście? Dlaczego? No, dlatego proszę pana inżyniera, że my się już nie możemy nie odmłuszy upikować, bo tak między nami mówiące to co my jesteśmy, prawda? Przecież my jesteśmy takie dwa, można powiedzieć, całkiem zwyczajne batiary, prawda? A nam by się rozchodziło, żeby ona dostała człowieka takiego eleganckiego, pracowitego, takiego na miejscu. I wybraliście do tego celu akurat mnie. Właśnie. No, moi drodzy, ale dosyć tych żartów. Bardzo wam dziękuję za zaufanie. Ale nie mam zamiaru się żenić. Żegnam. Chłopie, panie inżyniera. Padam do nóg, panie inżyniero, a wie pan inżynier, że szkoda. Bo to fajna kobieta jest. No, no niech pan inżynier sam powie, może nie. O. Co, to ona? A prawda, ja mówię, że cudna jego obrazeczek. Skąd wy ją znacie? To właśnie nasza tajemnica. No dobrze, ale gdybym się nią zainteresował, to gdzie ona teraz jest? To ci powiedzieć. Jak pan inżynier da słowo honoru uczciwości najświętszy Żani Murmur? Słowo honoru. Możesz mówić. Ona teraz się uczy w szkole pani doktorowej Kłaśniewskiej. Ależ ja ją znam. Kogo? Kogo? No, panią doktorową Kwaśniewską. Aha. Aha, no, no fajno, fajno, no ale co by z tym było? Owszem, zgadzam się. Mój słowo! Panie inżynierze, ja zawsze mówię panu fajnych chłopiek. Chciałeś się widzieć ze mną? Tak, dawno cię nie widziałem. Bardzo dawno, przedwczoraj. Rzeczywiście? Patrz, jak ten czas szybko leci. No i co nowego? U kogo? U ciebie.
Dziękuję. A to dla kogo? Dla mnie? Tak. Dla was. Och, ty brzydalu. Ale miej serce i patrz w serce. Zaraz ją tu przyślę. Pani, jesteś najwspanialsza, najcudowniejsza. Przestań, bo zbraknie cię wyrazów wdzięczności. Ale mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. No? Zgadnij. Wandunella, nie dręcz mnie. Zabieram Krysię do Zaborowa do nas na święta. Bądź, jesteś aniołem. Rodzice już ją zaprosili. Jeszcze tylko pani przełożona pozwoli i jedziemy. Pa, cukiereczki zabieram. Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś sercem mem. Wiem, że jest mi dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. I gorzej wciąż, i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś sercem mem. Byłem wolny, swobodny, tak jak mało kto. A dziś związany, spętany. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie wiem, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień, i gdzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś sercem me. Znasz już całe moje smutne dzieciństwo i tajemnicę mego przybranego nazwiska. Czy to cię bardzo zraziło do mnie? Krysiu, ja muszę ci się przyznać. Wiem o wszystkim. I pomimo to? Właśnie dlatego kocham cię coraz bardziej. Czy chcesz być moją żoną? Ja nie wiem. Jak to? Muszę dopiero zapytać moich opiekunów. Oni już dawno zgodzili się na nasze małżeństwo. Co? Więc to było ukartowane? A jakże? O, hultaje. Krysiu, więc zgadzasz się. No, nie mogę przecież sprzeciwiać się woli moich opiekunów. Krysiu. Nareszcie, nie mogłam się doczekać. Ależ się rodzice ucieszą. Romek, mamo, papo. A za 3 tygodnie ślub. Ja cię proszę, Szczepciu, szczypaj mnie, bo mi się zdaje, że ja śpię. Ja nie mogę sobie wierzyć, że to naprawdę jest. Czekaj, tłociu, coś mnie z radości w oko wpłynęło i... Moi najdrożsi i najmilsi. Tyż panu i durny wariat, jak ona do nas pisze, cudnie. Żegnając się z wami przed wyjazdem, nie sądziłam, że już w tak krótkim czasie doniosę wam o moim szczęściu. Czekaj, pokaż, gdzie szczęściu, bo... Ało. Na co ty myślisz, ja to je falszuję, czy co? Nie, Szczepciu, ja wiem, no ja chciałbym widzieć to szczęściu. Ty mi się raz jeszcze upewnisz, jak ci płacę... O moim szczęściu. Pokochałam. To zacny i miły młodzieniec. Nazywa się Tadeusz Barski. Bardzo ładnie się nazywa, prawda? W niedzieli odbędzie się na ślub w Zaborowie w majątku opiekunów Tadzia. Pamiętajcie, musicie przyjechać. Ściskam was mocno, mocno. Wasza wierna córka Krysia. Czekaj, Szczepciu, zaraz, chwileczki. Kiedy piszesz, że weseli? No, pisze, że stoi tu, że w niedzieli. Ty, to jutro, to trzeba będzie jechać. No, z całą pewnością. Popatrz się, Tuńciu, co my się tu czekali. Tuńku, szary ma z pyszczysku po szary, ale daj tu nie pocałuję. Ani Tuńciu, ta co my zrobimy z tym młodym? Z kim? Z tym Romanem Karśnickim, że mi jego namówili, żeby on się żenił z Krysią. Ty wiesz, Szczepciu, co? On gotowy się nie chcieć odczepić, si? Kto tam znowu, no? Proszę! No! Serwus, chłopaki! No, szykujcie posag. Jaki posag? Jak to? Przecież żeni się z waszą córeczką.
Nie, to nie można tak, proszę pana, galopem w ręku, jakby ktoś myślał. A my musimy się, prawda, zastanowić. A ja myślałem, że wy się ucieszycie. Przecież namawialiście mnie do tego, a teraz co? Nie, no prawda, prawda, ale ja teraz nawet nie wiem, gdzie ona jest, bo... Głupstwo, ale ja wiem. W Zaborowie. No, ale szkoda czasu na gadanie, mam jeszcze 1000 sprawunków. Szykujcie się do drogi, o 5 po południu wpadnę tutaj po was i jedziemy do niej. Musicie być na naszym ślubie. Serwus. No, musimy być ślubie w waszym ślubie. Do widzenia. Chłopaki, co ty powy nabrabiał? Czego ty jego namawiał, żeby on się żenił z Krysiu? Tłoncio, tato, teraz nie ma co, braci, no. I no bój się Boga, tato serdeczny sztemp, tato szkandal, tą całą karierę Krysi popsuje, no. Wszystko zawdy w tym domu od początku na mojej głowie. My jego absolutnie nie możemy tam dopuścić, dlatego, bo on narobi taki bigu z kompotem i ze śliwkami, że my z tego nigdy w życiu nie wyleźimy. Tonciu, to nie ma co, bracie, my same nic nie wymyślimy, my musimy iść do Niuśka, to jest światowy człowiek, on nam coś poradzi. Pierwsze mądre słóweczko, że ty powiedział. Pani baronowa niesłusznie mnie beszta. A jednak ciągle tędy zio będy, co mogę to robić. Nic pan nie może, tylko pieniądze wyciągać. Cel pociąga środki, pani baronowo. Ale chyłkiem, ciszkiem zbliżamy się do tego celu. I gdyby pani baronowa raczyła mnie tylko spokojnie wysłuchać. Dosyć wstydu. Najadłam się przez pana w tym internacie. Nie przeze mnie, pani baronowo, mistyfikacja. Bo im także tędy jo będy, ale przedmiot poszukiwania był podówczas w pensjonacie. To właśnie ta druga panna Karśnicka. Uszalał pan, ten kichający kulfon. Właśnie ten kichający kulfon to mistyfikacja. Oryginał był ukryty w internacie. A teraz chyłkiem, ciszkiem wywieziono ją do Zaborowa, do autentycznych pańta Karśnickich. Co? Wyjechała? Żebym raczej, owszem, tak. A teraz rewelacja, pani baronowo. Czarna ręka to tych dwóch baciarów z Lwowa. Co? Znów mnie oszukali. Postawi pan na nogi całą policję. Słyszy pan? Całą policję. O, muszę tych łotrów, włóczęków ukarać. No już pana nie ma. No, jesteście gotowi? Stać! Ręce do góry! Panie, co to ma znaczyć? Z rozkazu czarnej ręki jest pan aresztowany aż do odwołania. Niech pan siada. Rączki może pan opuścić. Panie, gdzie są gospodarze? Szczepko i Tońko. To tajemnica. Ale ja nie mam czasu. Mieli jechać ze mną. Jutro mój ślub. To ślubu nie będzie. I niech pan nie ucieka, bo mieszkanie jest zamknięte. Maseczko, ja cię znam. Panie drogi, ja naprawdę nie mam czasu. A, może tu chodzi o jakieś pieniądze? Niech pan się nie fatyguje. Rycerze czarnej ręki nie dadzą się przekupić. No jak długo ja mam tutaj siedzieć? Jak długo będzie potrzeba? No, chyba nie do śmierci. Może jeszcze dłużej. O, na razie ma pan tu jedzenie, trunki. Musi pan tylko grzecznie siedzieć. I niech pan nie próbuje uciekać, bo ja zacznę krzyczeć. O tak. No może jeszcze troszkę winka. Nie, całurączki, dziękuję, nie, żebym nie chciał, ale nie mogę. A ja byś napił jeszcze jeden kieliszeczek. Dlaczego? No dlaczego? Jest łatwiej. Kociu, ja cię proszę. To... No proszę, może jeszcze po kieliszeczku. Po podróży trzeba się rozgrzać. Nie, to nie ma się co rozgrzewać, bo proszę pana, taki był gorąc okrutny w pociągu, jak my jechali, że coś strasznego. Ale ja mogę się napić kieliszeczek, dlaczego nie? Pana? Ja cię proszę, Tłonciu, ty nie pij i ty się nie obzywaj. Ja cię proszę, ty się nie obzywaj i nie pij. I... Dlaczego? Kiedy mnie bardzo smakuje czegoś. Ej, to dziwne. Tadzik miał wstąpić po panu i przywieźć ze sobą. Że kto, proszę? No Tadzik, mój narzeczony. Tadzik? Tam on u nas nie był, my go na łoczy nie widzieli. Jak jeno my dostali list od Kryśki, to my do pana Kryśki, to my zaraz na pociutki. No. To widocznie dlatego go nie ma, bo was szuka. Szuka? Nas nie jest tak łatwo znaleźć. Już guniący listy posyłali za nami, że mi nie i co? A my i co mają? Biegi z makiem na patelni. Nie, bo ja dlatego te hety robię wszystkie, żeby wesoło było i przyjemne.
bo my taki szczęśliwi jesteśmy, że Krysia weszła w taki fajny dom, eleganckie towarzystwo, prawda? To przecież my to prawie można powiedzieć z Szczepciem na własnych piersiach powykarmywali. Proszę się nie gniewać, prawda, na mego kolegi, ale my, proszę państwa, my proste ludzie. My nie umiemy ten fason trzymać, prawda? U nas takie, jak tu ludzie mówią, co na sercu, to na sercu. No to my kiedy zdrowie narzeczonych. No fajno, ale niech ja zobaczę tego narzeczonego, to ja się z nim chcę po ludzku kieliszkiem pucnąć. Jest narzeczony, zaraz go wam pokażę. Napijcie się na razie z jego fotografii. Kto to jest? Mój narzeczony, tani. Łęciu, co my narobili? Wyrywajmy! Oknieni ludzi. Bo to wszystko przez ten twój durnowaty płonys. Gadaj, co teraz będzie, gadaj. No ja wiem, a chyba se koniec zrobić i... Wszystko my zniszczyli, wszystko my zakalopoćkali, Krysi szczęście my popsuli. Teraz szkandał na cały świat będzie, wiesz, gazety o tym będą pisali. A co ty myślisz, nie? Babcia się dowi. Ładne ptaszki. Jeszcze w tej klatce takie ptaszki nie siedziały. Oszusty, bandyty, czarna ręka. Z początku myślę sobie poczciwe włóczęgi. Wy co? Panie dozorco, powiedz pan, tu oni wszystko wiedzą. Wszystko. Żeby to tylko wszystko, to by jeszcze nic. Oni wiedzą jeszcze więcej. Panie dozorco, no to co z nami teraz będzie? Co będzie? No. Wiadomo. Giemza. Szczepcie, to z nami już kaput? Nie smakaj mi teraz, no. Kaput to kaput, dwa razy nie będziesz umierał. Dwa razy to ci mało? Ważniejsze to, że nie wiadomo, co z Krysią teraz będzie, jak oni nas... Jak ty myślisz, Szczepciu? Kiedy oni nas wedą? Już się zbierają. No i Tonciu, koniec. Koniec naszego wandrowania. Sakum paku, koniec. Żeby choć te Krysi zobaczyć jeszcze raz w życiu. No, jazda. Jak długo mam jeszcze czekać na drużbów? Krysia! 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 Ostrożnie, udusicie mi narzeczoną. Mogłam was podszyki. Mogłam was posłać na szubienicę, ale wolę was uściskać. Babcia słodka. Nie udało wam się. Właśnie będę na ślubie mojej ukochanej wnuczki. A my ty. Jesteśmy ludźmi, więc gdyby ta operacja się nie udała... Musi się udać, dziadziu.
Widzisz, dziecko w moim wieku to już nie ma tej pewności. Więc gdyby... To weź... Tu masz wskazówki, co robić i dokąd się udać. No weź, Krysiu, weź. Weź. Nie, to tylko tak dla pewności. Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Wiednia, Paryża, do Tyno. A ja się z Lwowa nie ruszam za pną, za skarb na skarżnie mógł. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy przytulą i płucą ze snu. Tylko w Lwowie. I bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak sok czekolada i mniot. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie. Nie szkoda katania, bo co chcesz nowo, nie ma jak dwóch. Się dużo ładniejszych jest miast, lecz Łów to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzież ja bym mógł, ta mancio, ta skaż mnie, Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to? Tylko w Lwowie. Gdzie śpiewę tytulu i budzę ze snu. Tylko w Lwowie. I bogacz, i dziad, u słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czekolada i mniód. I gdybym się kiedy urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda gadania, i co chcesz tu, nie ma jak tu. Szczęściu, bo... Ało, za co ty myślisz, ja to je falszuję, czy co? Nie, jeszcze, czy ja wiem, no ja chciałbym widzieć to szczęściu. Ty mi się raz jeszcze upewnisz, jak ci płacę w... O moim szczęściu. Pokochałam. To zacny i miły młodzieniec. Nazywa się Tadeusz Barski. Bardzo ładnie się nazywa, prawda? W niedzieli odbędzie się na ślub w Zaborowie, w majątku opiekunów Tadzia. Pamiętajcie, musicie przyjechać. Ściskam was mocno, mocno. Wasza wierna córka Krysia. Krysiu, zaraz, chwileczki. Kiedy pisze, że weseli? No, pisze, że stoi tu, że w niedzieli. Ty, to jutro, to trzeba będzie jechać. No, z całą pewnością. Popatrz się, Tuńciu, co my się tu czekali. Tuńku, szary masz w pyszczysku, bo szary. Ale daj tu nie pocałuję. Ale Tuńciu, ta co my zrobimy z tym młodym? Z kim? Z tym Romanem Karśnickim, że mi jego namówili, żeby on się żenił z Krysią. Ty wiesz, Czepciu, co? On gotowy się nie chcieć odczepić się. Kto tam znowu, no? Proszę. No! Servus, chłopaki. No, szykujcie posag. Jaki posag? Jak to? Przecież żeni się z waszą córeczką. Nie, to nie można tak, proszę pana, galopem w ręku, jakby ktoś myślał. A my musimy się, prawda, zastanowić. A ja myślałem, że wy się ucieszycie. Przecież namawialiście mnie do tego, a teraz co? Nie, no prawda, prawda, ale ja teraz nawet nie wiem, gdzie ona jest, bo... Głupstwo, ale ja wiem. W Zaborowie. No, ale szkoda czasu na gadanie, mam jeszcze 1000 sprawunków. Szykujcie się do drogi, o 5 po południu wpadnę tutaj po was i jedziemy do niej. Musicie być na naszym ślubie. Serwus. No, musimy być w ślubie, w waszym ślubie. Do widzenia, do widzenia. Popatrzcie, co ty powy nawyrabiał. Czego ty jego namawiał, żeby on się żenił z Krysiu? Tuńciu, to teraz nie ma co, braci, no.
I no bój się Boga, ta to serdeczny sztemp, ta to szkandal, to on całą karierę Krysi popsuje, no. Wszystko zawdę w tym domu od początku na mojej głowie. My jego absolutnie nie możemy tam dopuścić, dlatego, bo on narobi taki bigu z kompotem i ze śliwkami, że my z tego nigdy w życiu nie wyleźimy. Tonciu, to nie ma co, bracie, my same nic nie wymyślimy, my musimy iść do Niuśka, to jest światowy człowiek, on nam coś poradzi. Pierwsze mądre słóweczko, że ty powiedział. Pani baronowa niesłusznie mnie beszta, a jednak ciągle tędy zio będy, co mogę to robić. Nic pan nie może, tylko pieniądze wyciągać. Cel pociąga środki, pani baronowo. Ale chyłkiem, ciszkiem zbliżamy się do tego celu. I gdyby pani baronowa raczyła mnie tylko spokojnie wysłuchać. Dosyć wstydu. Najadłam się przez pana w tym internacie. Nie przeze mnie, pani baronowo, mi... Co to znaczy? Na pomoc! Bandyci! Łapać ich! Łapać ich! Łapać ich! Łapać ich! Łapać ich! Łapać ich! Więc to tak, spisek, no to było do przewidzenia. Natura zawsze ciągnie wilka do lasu. Postanowiłam wyciągnąć cię z nędzy, odseparować od wpływu tych włóczęgów. I to jest twoja wdzięczność. Co? Nie podoba ci się u mnie, he? Nie. Nie podoba mi się. Milcz ty bezczelna. Za tyle dobrego, które chciałam dla ciebie uczynić. Nie prosiłam o nic. To pani chciała dla siebie uczynić, aby być w porządku przed ludźmi. Milcz! Nieszczęsne stworzenie. Wolisz iść w ślady swojej matki. Tej komediantki, która mojego syna wciągnęła do rusztoka. Jak pani śmie. Pamięć moich rodziców jest święta. Nie pozwoli znieważać nikomu. Pani jest zła, samolubna. Bez serca! Wstydzę się, że jestem pani wnuczką. Nie wolę nędzy, głód. Wolę 100 razy towarzystwo tych, jak pani mówi, włóczęgów. Bo oni mają serce, a pani ma tylko swoje pieniądze. Mogła mnie pani kupić sercem. Może zapomniałabym o tych krzywdach, które pani wyrządziła moim rodzicom. Ale teraz nienawidzę pani. Nienawidzę! Moja krew! Prawdziwa Dorn. Biegnijcie za nią. Powiedzcie, że babka chce ją przyprosić i uściskać. Żeby my mieli, wiszczy Szczepciu, taki drabinki sznurkowe, długi taki. A, tu... nie było, bracie, tam okna pozamykane, oni jej dobrze pilnują, nie bój się. To by trzeba, bracie, nic inu, przebrać się za kominiarza i kominy mi... Kiedy tam nie ma kominów, tylko tam są te centralne ogrzewalnie tam to są. To nie ma co, tłończu inu, trzeba wytaskać w koszu. W jakim koszu? My się przybierzemy za węglarzów, pójdziemy tam, staniemy sobie sztępu pod drzwiami, rozumiesz nimi? Od raz ja otworzę drzwi, a... Krysia! Uciekłam, nie mogłam już. Tak to cudnie, fajnie jest, panu Krysiu. Krysiu, teraz ty już nam panny Krysi nikt nie odbierze, nikt. To mi się od razu wydawało podejrzany. Otworzyć. Zaczaili się baciary. Proszę pani do budzieci, ja mam zapasowy klucz. Ja pani do budzieci otworzę. A drogi miód, gdybym się kiedyś urodzić miał znów, pyrchowy łowie. Na gadania, bo co chcesz, kochu, nie maj go. Możliwie, że dużo ładniejszych jest miast, lecz dwóch to jest jeden na świecie. By z niego wyjechać tam, gdzieś ja bym mógł, za skarby na skaźnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko w Lwowie. Gdzie śpiewem cię tulu i budzą ze snu, tylko w Lwowie. I bogacz i dziad, tu sosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A pan cię ma brat! Puść pan do mury! Puść pan! Puść pan! Puść pan! Puść pan! Puść pan! Czego pan przeszkadza ludziom? O,
A o, znowu ten detektyw babuni. Udaję. Proszę pana, ja bardzo serdecznie dziękuję. Nie, drobnostka. Czego ten drap chciał od was? Nie, ja nie wiem. Nikt nie w każdym wie, razie widziałem, że on pierwszy. Wszystkie ludzie widzieli, proszę pana. Macie tutaj moją... W każdym razie macie tutaj mój adres. Dziękuję. W razie czego mogę świadczyć. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Proszę o uwagę. O, jakiś porządny człowiek wtrafił się akurat. Tak mi przykro, Tońciu. Listy gończy, policja. Za co wam się to wszystko należy? Za to, że przygarnęliście obcą dziewczynę? Pan Okrysiu, słodka, naprawdę, że człowiekowi się mógł wszystkie wnętrzności przywrócić do góry nogami. To jak można mówić cudzy obcy, no? Jeszcze, żeby Szczepciu jeszcze był to umiał, to może jakoś tego lepiej to wytłumaczyć, panny Krysi, to. Kochani jesteście, ale jestem wam kulą u nogi już. I słowo honoru, uczciwości daje najświętszy, że serce może człowiekowi pęknąć na cztery kawałki. I akurat nie Szczepciu, jak na złość w tej chwileczce skoknął po chleb i nie ma go i nie ma. Może ja skoknę popatrzeć, że on już nie jedzie. Obraza, moja pani piecyk kochana. A przecie to już duże dziewczynisko. A może to jaka familiantka? A już ci, familiantka. Obca, przecieżem sama meldonki widziała. Moja pani, co to za ludzie teraz? Cwaniaki. A póki co, to mają z niej rękę. Bo to i pitrasi, i łupierze. Dzień dobry, pani Pintasłowa, dzień dobry, pani... Tego te hety robią wszystkie, żeby wesoło było i przyjemne. Bo my taki szczęśliwy jesteśmy, że Krysia weszła w taki fajny dom, eleganckie towarzystwo, prawda? To przecież my to, my malentki, to my to prawie można powiedzieć ze Szczepciem na własnych piersiach powykarmywali. Proszę się nie gniewać, prawda, na mego kolegi, ale my, proszę państwa, my proste ludzie. My nie umiemy ten fason trzymać, prawda? U nas tak, jak tu ludzie mówią, co na sercu, to na sercu. No to wyślijmy zdrowie narzeczonych. No fajno, ale niech ja zobaczę tego narzeczonego, to ja się z nim chcę po ludzku kieliszkiem pucnąć. Jest narzeczony, zaraz go wam pokażę. Napijcie się na razie z jego fotografii. Kto to jest? Mój narzeczony, tani. Tończu! Co my narobili? Wyrywajmy! Płaknęli ludzi. Bo to wszystko przez ten twój durnowaty pomysł. Gadaj, co teraz będzie, gadaj. No ja wiem, tak chyba se koniec zrobić i... Wszystko my zniszczyli, wszystko my zakalapoćkali, Krysi szczęście my popsuli. Teraz szkandał na cały świat będzie, wiesz, gazety o tym będą pisali. A co ty myślisz, nie? Babcia się dowi. Ładne ptaszki. Jeszcze w tej klatce takie ptaszki nie siedziały. Oszusty, bandyty, czarna ręka. Z początku myślę sobie poczciwe włóczęgi. Wy co? Panie dozorco, powiedz pan, tu oni już wszystko wiedzą. Wszystko. Żeby to tylko wszystko, to by jeszcze nic. Oni wiedzą jeszcze więcej. Panie dozorco, no to co z nami teraz będzie? Co będzie? A? Wiadomo. Giemza. Muszę płacić, albo fora ze dwora.
Za 3 miesięcy mi się czynsz należy. Ta co jest to jasny nędz? Granda? Ja naprawdę nie wiem, proszę pani. Zapytam moich opiekunów. Kogo? Opiekunów. Ładne opiekuny, tfu baciary. Proszę tak nie mówić. Ja nie pozwolę na pana szczepcie. A to masz mi tutaj pozwalać? To ja wypraszam sobie. Ja nie potrzebuję. Czy ja ta kominica co? Kto rządzi tutaj, co? Albo mi do jutra wszystko zapłacić, albo jazda z chalupy. A, co rączki, pani gospodyni? Całuj rączki. O co się rozchodzi? Niewiniątko. Nie wie, o co się rozchodzi. Nie. Uczysz się rozchodzi, tak 100 razy obiecywał. A ile razy ja jemu mówił, żeby on poszedł do oszczędnej kasy i wynął te pieniądze, że my wkładali tam? Do jakiej oszczędnej kasy? Co ty gadasz? Tam, gdzie my to ci oszczędności wkładamy, no. Co ty mnie szczepciu bajklujesz? No ja jak żyję, to ja nigdzie nic nie wkładał nigdy. Ta wy nie róbcie ze mnie wariata. Nie, tak to byś miał pani... Cichu, ja teraz mówię. Albo mi do jutra wszystko zapłacicie, ale co do grosza. Albo jak mi tu widzicie, budziny nie czekam, tylko razem z gratami na pysk wyrzucę. Tak, bądź pani człowiek, daj sobie pani pojeść, pani gospodynia, no. Pani gospodyniu, ja pójdę do oszczędnej kasy i ja... Wyrzucę! Opiekuny wilewny, baciary! To brzydko z waszej strony ukrywać przede mną, że jest tak źle. Ta gdzie źle, panu Krysiu, wszystko fajno, kto mówi, że źle? Wszystko jest w najlepszym porządeczku i na chwilowo. Cicho, bo no zapomniałem zapłacić czynsz, no zapomniałem, no. On mnie nawet posyłał do oszczędnej kasy, żeby ja z książeczki wymnął. Moi drodzy, nie jestem znowu takim dzieckiem, za jakie mnie uważacie. Dogadzacie mi, kupujecie im prezenta, u was bidasz piszcz. Tak gdzie piszcze, panu Krysiu, co piszcze, komu piszcze, to i to ci może co piszcze? Jak ja długo żyję, żeby mi choć raz było, kiedy co zapiszczało, nie. Słuchajcie, muszę wam wyznać pewną tajemnicę. O, tak. Tajemnicy ja lubię, bo ja raz był w kino. Cicho, bo... Poczekajcie zaraz. Siadajcie. Wiecie, mam bardzo bogatą babkę. No, Ola Boska. Z listu, który mi dziadzio zostawił przed śmiercią, dowiedziałam się, że matką mego ojca jest baronowa Dorn. Baronowa Dorn? Czekcie, to jest ta bogaczka, co ma na listopada ulicy ten pałac, to taka stara, to z lasku taka. Jojojojo, ta to serdecznie ładowana baba, ta to gadają w Lwowie, że to najbogatsza baba w Lwowie. Tak, ma miliony, ale nie ma serca. Wyrzekła się jedynego syna tylko dlatego, że ożenił się ze śpiewaczką operową, moją matką. Córką dziadzia? Tak. To z rachunku wychodzi, że panna Krysia to jest hrabinia? Hrabinia, ludzi złoty. Sztępu oknieni, ludzi. Bo to wszystko przez ten twój durnowaty płonys. Gadaj, co teraz będzie, gadaj. No ja wiem, a chyba se koniec zrobić i... Wszystko my zniszczyli, wszystko my zakalopoćkali, Krysi szczęście my popsuli. Teraz szkandał na cały świat będzie, wiesz, gazetę o tym będą pisali. A co ty myślisz, nie? Babcia się dowi. Ładne ptaszki. Jeszcze w tej klatce takie ptaszki nie siedziały. Oszusty, bandyty, czarna ręka. Z początku myślę sobie poczciwe włóczęgi. Wy co? Panie dozorco, powiedz pan, tu oni już wszystko wiedzą. Wszystko. Żeby to tylko wszystko, to by jeszcze nic. Oni wiedzą jeszcze więcej. Panie dozorco, no to co z nami teraz będzie? Co będzie? A? Wiadomo. Giemza.
Szczepciu tu z nami już kaput? Nie smakaj mi teraz, no. Kaput to kaput, dwa razy nie będziesz umierał. Dwa razy to ci mało? Ważniejsze to, że nie wiadomo, co z Krysią teraz będzie, jak oni nas... No jak ty myślisz, Szczepciu? Kiedy oni nas wedą? Już się zbierają. No i tończył koniec. Koniec naszego wandrowania. Sakum paku, koniec. Żeby choć te krysy zobaczyć jeszcze raz w życiu. Żeby my mieli dużo pieniędzy. Na co ci pieniędzy, tończył? Dach nad głową masz? Jeść co, chwała Bogu, masz, na co ci pieniędzy? No widzisz, że tego drzewku nie ma, gwiazdki nie ma i... Gwiazdki nie ma? Ludzi, oni nie ma gwiazdki! Oni nie ma gwiazdki! A no! A to co? A ty szpanuj, ile gwiazdek mamy? Może 100 miliony, albo i więcej. To nie masz prawa kupić za żaden majątek. I on narzeka jeszcze. Ja nie narzekam, Szczepciu. Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie. Proszę. Dobry wieczór. Całe rączki panu Krysiu. Madam Donok. Dziadzio prosi pana Szczepcia i pana Tońcia na wilię do nas. Skromnie u nas w tym roku, bo dziadzio chory. Ale zawsze choinka, ciepło. Będzie nam raźniej we czwórkę, bardzo prosimy. Nie, pan określił całą rączki i my sobie właśnie sami, prawda, przygotowali to... Nie to, Szczepciu, to się przecież nie popsuje, to może leżeć do jutra i kto wie tu kiedy, a poza tym tamtym, to nie pasuje odmówić, jak państwu proszę. No, ta znowu z drugiej strony nie pasuje tak iść do lepszego domu, prawda, ta człowiek nie żaden makabunda. Panu Krysiu, my tam zaraz przyjdziemy, no, człowiek tak u domu ubrany, tam musi się po ludzku przebrać na tę wizytę. Dobrze, dobrze, tylko prędko, bo świeczki na choince pogasną. I żeby wróciły dawne, dobre czasy, kiedy w moim domu niczego nie brakowało. Daj Boże, panie dyrektorze, pan Bóg łaskaw. Jeszcze pan będzie taki chłop, mocny będzie pan stał w tym w teatrze za tym pulpetem. Ta gdzie za pulpetem, to do żarcia, za tym... Za pulpitem. O, za pulpitem, to sobie zapomniał, i zapomniał sobie. Pan Bóg łaskaw daje, czy panu tak, pan będzie i w teatrze grał, i w radiu pan będzie grał. O tym nawet nie marzy. To stare dzieje. Ale żeby choć móc lekcjami zarabiać, a tu choroba. Nogi. Od 2 miesięcy nie mogę chodzić. Dziadziu już byłby zdrów, tylko nie chce pójść na operację. Przecież to może potrwać parę tygodni. Jakżeż ja mogę ciebie samą bez opieki zostawić? Pan dyrektor może być zupełnie spokojny, prawda? Już jak chodzi, prawda, żeby dać opieki panny Krysi, to my z Tłońcim... Ta co? Ty by dał zrobić krzywdę, panny Krysi? Co robisz? Ja bym się dał za to dziecko, ja wiem, posiekać taką na kawałki. Ta panie dyrektorze, pan może być spokojny już zupełnie. Jak ja z Tłońciem, prawda, wezmę się do opieki, to panny Krysi jeden włosy z głowy nie spadnie. Dobre z was, chłopaki. Dziękuję wam. Bardzo. Chlebi mleko, żebyś miała jak obudzisz się jedzenia, picia w brud. Jak zarobim 200 zł. To zrobimy wielki bal. Będzie muzyka i tańce i zabawka będzie. A pojedziemy stąd! Dziecko mu obudzicie! Lebo ja uśpiłam! No kiedy... Zabawka mu! To właśnie my śpiewamy, proszę pani, kołysanki. Nie mam tam kołysankę, obóz jedny, najeżdżę stąd, no! Czy no. Nie ma? Któż to jakiś pyskaty? Chodź stąd. Ja rozumiem, koń, krowa, jakie stworzenie nasze, to ja rozumiem. Ale żeby mnie na to przeszło, żeby ja musiał posługiwać u jakichś murzyńskich ludojadów, dzikich zwierzętów? Ach je! Ja się nie chwalił, że ja od dziecka jestem wychowany między dzikimi zwierzętami, ja nie. Ta durne waria, ta musieliby jakieś posady chapnąć, ta mamy 6 zł, a zakreślimy winne za 2 miesięcy. Dlatego ja się zgłosił. Ale ja tobie mówię, Szczepciu, że jak ten łok, któregoś z nas dwóch zi, żeby to później nie było na mnie. Ty się nic nie martw, durne waria.
grunt, że my mamy fajne posady, a Krysia se może mieszkać jak królewna w eleganckim towarzystwie w tym internacie pani Kwaśniewskiej. A nie pyskuj ty! Toż to jakiś straszny zwierz jest. Ty co taki łoji? Zwicher ścierwu. No jak jemu to się daje? Ja wiem. Już ty się o to nie turbuj. Ty tam pilnuj swego tego, jak on tam... Wilblonda. Właśnie. Ja to i będę mówił spuchla, fajno. I no rozumiesz, ty mi nie zrób sztępu, bo ja to muszę parę centy przy tobie zarobić, to nie dla siebie, no dla Szesie. Spuchla. Dzinek. To ty całkiem przyjemne mordy masz czegoś. Nie, gryźwiżny, nie. Wielbląd nie bądź świnia. Ty nie masz pojęcia, jaki ty jesteś sławny chłop na świecie. Ty wiesz, we Lwowie twoje fotografie są na wszystkich tramwajach. A koło pana prezydenta przed ratuszem tu stoją takie dwa jak ty jeden. Jojo. Jak mamy żyć ze sobą, to żyjmy jak ludzie, nie? No cóż ty taki smutny mordy masz? To śmij się troszkę, durny wariat. Śmij się troszkę. Nie. No, wiesz, ja do ciebie gadam jak do człowieka, a ty do mnie... No, to masz jedz. A jedz, no. To nie bądź uparty jak łosiu, no. No. Ej, to nie jest pokojowy lew, no jakiś taki łańcuchowy. Tepciu, ten grubas od babci. Tończu, już po busadzi. Wyrywajmy. Jak tylko go zwolniłam, ulotnił się jak kamfora. Że też jaśnie pani zaufała takiemu ciemnemu typowi. Bezczelny oszust. Proszę. Pani Barbara. Ale panu Krzysiu było powodzenie. Co my nazbierali? Proszę. No nie, schowajcie. Nie, panu Krysiu, to nie ma co, to przecież dla dziadzia. Kiedy ja już od was tyle wzięłam. Ale nie ma co gadać, dziadku pan Bóg da wyzdrowieje, to nam wszystko odda. Kupię owoców i biegnę do dziadzia. A proszę ręki pocałować ode mnie. Ode mnie, serwus. Nad modrym ruczajem u wzgórza, że zarozwija się biała. Krysieńka śliczna jak róża, a urodziny czekała. Szybko, uwaga, idzie! Sto lat, niech żyje nam, sto lat, niech żyje. Panu Krysiu, co się stało? Dziadzia Dunio umarł. Panie Krysiu. No i Tonciu, spokój, niech się płacze, to lży na sercu. Moja sierotka, winna, złota, brylantowa moja. To by się był spodziewał. Ludzie wykochane, no. Oj, widna ona, widna. Oj, nie jojkaj, nie jojkaj. On myśli, no jemu żal jest. Ta coż ona teraz zrobi, bidactwo, sama jedna na świecie? Zara, ta jak sama, no a my? Aha, my. No ta dawaliśmy, prawda, gwarancji jeszcze panu dyrektorowi, że jakby co, to... Dawaliśmy? No wiesz, Tonciu, to teraz bracie nie ma co. Jedno ku drugiego, a drugi ku trzeciego, tak na amen. Sztama. Widzi, żem se dawno takie fajne kulacy nie pobrygał jak dziś. Wszystko u nas jakieś fajniejsze teraz. I nasza chałupa jakaś taka fajniejsza i wcinanie, a wszystko przez te złote, słodkie rączki panny Krysi. No tak chyba, że panny Krysi nie twoje. A w końcu stajemy. Za rączki, za kulację. Ja zdrowie. Teraz włożym fajne cygaro do pyska. Coż to za batiarski znowu wyrazy mnie przy dziecku? Ja mogę ogólnie nie palić, wiesz? A ja żeć możesz, ale nie tu, bo dziecku musi spać. Dobranoc. Dobranoc. Wydam rozkaz. Dobrze, no a gdzie moje 1000 złotych?
A najpierw musimy sprawdzić. Jeżeli okaże się, że to ten sam, to nagrodę pan otrzyma. Ale proszę łaski pana przodownika, to zostało z pewnością ten sam. Przecież ja jego znam. To ten Szczepan Migacz to jest mój najlepszy, jedyny przyjaciel. On jest najstraszniejszy wróg, on jest mój, ten Migacz. Ten tam. No nareszcie, czekam już na was od godziny z obiadem. A gdzie Szczepciu? Szczepciu nie przyjdzie. Jak to nie przyjdzie? Bo Szczepciu spadek dostał, jakieś pieniędzy dostał. Nafta mu się gdzieś wylała w Burysławiu i on nawet nie wiedział, że on ma takie bogate ciotki, nieboszczki. No dobrze, ale gdzie on jest? Właśnie go zabrali. Gdzie? Do Burysławia go zabrali. Właśnie. A ja dostał te 1000 złotych. 1000 złotych! Zatem poszłaliśmy panią do Lwowa, bo nie chce nic mówić. Ja z nim pogadam. Jak go tak, ten do Ameryki i co? On mi wszystko wyśpiewa. Nie trzeba. Ja z nim porozmawiam. Proszę stąd wyjść. Dosyć tych komedii. Gdzie jest moja wnuczka? Tam przy dolinie. Gadaj! A ja się właśnie panie pospytuję, gdzie jest panna Krysia. No przecież porwaliście ją. Rabusie, bandyci. Co pani mnie tu cycuje? Pani myślisz, że ja taki durny jak pani mądra? To pani jej porwała, wie pani? Tak, pani jej porwała. Kłodzież, na pewno wiesz, gdzie ona jest. Wiem, żeby pani wiedziała, że wiem. U pani jest. Oszalałeś? Zamknięta w jakiej piwnicy, w kazamacie, w lochu. Oszalał? Ja miałabym ją więzić. A co, nie? Jeszcze jej pani maltretuje? Nic. Głod może, ogniem i mieczem przypika. Nie bój się pani jest fajny numer. Miem się, jak ty śmiesz. Śmim. Nie wszyscy ludzie wiedzą, niech się cała kamienica zleci. Pani nam chciała ścieczki, ja zaraz pani przeczytam, proszę. Ało pisze, ratujcie, babka chce mnie zadręczyć. Proszę, tak? Proszę. Cicho. Teraz cicho, sama zamknęła, teraz na innych zwala, uspokój się. No już. Ja dostał takiej irytacji, ja dostał. No już, uspokój się, wierzę ci. Wierzę, teraz wierzę. No, powiedz mi, kto ją porwał? A ja nie wiem, ta na sumienie pani mówi, ja wszędzie szukał, ta ja świat do góry nogami wywrócił, no nigdzie nie ma. Ja wiem, pani je zamknęła, żeby my nie mogli znaleźć. A nie pierdź głupstw. No już, uspokój się. Czekaj, zaraz każę cię zwolnić. Będziesz mi pomagał szukać jej. A, no widzi pani, chyba że tak. Nie mogłem jej w żaden sposób znaleźć. No co tam? Mówił pan, że to bagatela, a to trwa i trwa. Aparat ciągle nie działa. Zaraz, to ten... Szczęście, to coś strasznego, to okrutne szczęście. Bądź rozpacz okrutna, róbmy muzyki. Już jest gotowe, proszę łaskiej pani baronowe. Raz, dwa, trzy. Co to znaczy? Na pomoc! Bandyci! Łapać ich! Więc to tak. Spisek. No to było do przewidzenia. Natura zawsze ciągnie wilka do lasu. Postanowiłam wyciągnąć cię z nędzy, odseparować od wpływu tych wnuczęgów. I to jest twoja wdzięczność. Co? Nie podoba ci się u mnie, he? Nie. Nie podoba mi się. Milcz ty bezczelna. Za tyle dobrego, które chciałam dla ciebie uczynić. Nie prosiłam o nic. To pani chciała dla siebie uczynić, aby być w porządku przed ludźmi. Milcz! Nieszczęsne stworzenie. Wolisz iść ślady swojej matki, tej komediantki, która mojego syna wciągnęła do rusztoka. Jak pani śmie?
pamięć moich rodziców jest święta. Nie pozwolę jej znieważać nikomu. Pani jest zła, samolubna, bez serca. Wstydzę się, że jestem pani wnuczką. Nie wolę nędzy, głód. Wolę 100 razy towarzystwo tych, jak pani mówi, wnuczęgów. Bo oni mają serce, a pani ma tylko swoje pieniądze. Mogła mnie pani kupić sercem. Może zapomniałabym o tych krzywdach, które pani wyrządziła moim rodzicom. Ale teraz nienawidzę pani. Nienawidzę! Moja krew! Prawdziwa Dorn. Biegnijcie za nią. Powiedzcie, że babka chce ją przeprosić i uściskać. Żeby my mieli, wiszczy Szczepciu, taki drabinki sznurkowe, długi taki. A, nie było, bracie, tam okna pozamykane, oni dobrze pilnują, nie bój się. To by trzeba, bracie, nic inu, przebrać się za kominiarza i kominy mi... Kiedy tam nie ma kominów, tylko tam są te łagie, te centralne ogrzewalnie tam są. No to nie ma co, łatwo, inu trzeba wytaskać. Jest u nas druga panna Karsińska, ale właśnie jest chora i nie może wyjść do jaśnie pani. To w takim razie proszę mnie zameldować przełożonej. Przełożona? Akurat nie zachorowała. Cóż to? Wszyscy się tutaj pochorowali. Grypa szaleje. Dziwię się, że pani baronowa nie jest chora. Proszę mi tu nie rezonować, tylko sprowadzić pannę Krystynę Karśniewską. To jest bardzo ważna sprawa. Ale... Nie ruszaj się stąd, dopóki jej nie zobaczę. Ano pójdę. Jeżeli gorączka nie doszła jeszcze do 40 stopni, to może przyjdzie. Wiesz, Stadzik to cudny chłopak. Moi rodzice wychowali go od dziecka i kochają jak rodzonego syna. A tobie jak się podobał? Bardzo! Ale nie wiem, czy to wypada, żeby tak często telefonował do mnie. Co sobie pomyśli pani przełożona? Głuptarsku! Pani przełożona ma pełne zaufanie do moich braciszków. Proszę! Pajęki! Katastrofa! Panny Krysi babka znowu przyszła. I co? Dowiedziała się, że jest tu druga panna Karśnicka i mówi, że nie wyjdzie stąd, dopóki jej nie zobaczy. Ojej, co robić? Zaraz. Właśnie, co robić? Co robić? Można? Proszę. Jestem Karśnicka. Pani chciała ze mną mówić, proszę, słucham. Och, ten trąbka. Znów nie ta. I proszę prędko mówić, o co chodzi, bo ja mam gorączkę. Uścia! Grypę. Proszę się nie zbliżać, to nieporozumienie, przepraszam. Bądźcie. Babcia, Boże! Kto się mógł spodziewać, babcia? Szczepcie się tak strasznie zlęknął, że mało po plantacji serca nie dostał. Co ona tu robi? Ty! Ona pewnie pokry się znowu. Ale to zawzięta Baba Jaga. Ona nie ustąpi, dopóki nie wypenetruje całej prawdy. Ale to wam mówię, chłopcy, periculum ins mora. Że co zrobił? Ty, Niuśku, ja ci proszę, gadaj do mnie po ludzku, bo ja ani jednego słóweczka nie rozumiem. No przecież, że nie rozumiesz. Bo to po francusku. Periculum ins mora znaczy się niebezpieczeństwo jest jak zmora. Aha. No i dobra, Niuśku, ta ty jesteś światłowy człowiek i durny nie był. No. Dobrze, Szczepciu. Tere ja tobie życzę... A ja wiem, ta co... Ta daj se powiedzieć, słóweczko. No. Tere ja tobie życzę wszystkiego najlepszego, dobrego. Ja tobie życzę, żebyśmy mieli dużo pieniędzy. Na co ci pieniędzy, Tłęciu? Dach nad głową masz? Jeść co, chwała Bogu, masz, na co ci pieniędzy? No widzisz, że tego drzewku nie ma, gwiazdki nie ma i... Gwiazdki nie ma? Ludzi, oni nie ma gwiazdki! Oni nie ma gwiazdki! Ano! A to co? A ty szpanuj, ile gwiazdek mamy. Może 100 milionów, albo i więcej. To nie masz prawa kupić za żaden majątek. I on narzeka jeszcze. Ja nie narzekam, Szczepciu. Jakaż to gwiazda błyszczy na wschodzie. Proszę. Dobry wieczór. Całe rączki, panno Krysiu. Kładam do nóg.
Dziadzio prosi pana Szczepcia i pana Tońcia na wilię do nas. Skromnie u nas w tym roku, bo dziadzio chory. Ale zawsze choinka, ciepło. Będzie nam raźniej we czwórkę. Bardzo prosimy. Nie, pan określił całą rączki i my sobie właśnie sami, prawda, przygotowali to... No to Szczepciu, to się przecież nie popsuje. To może leżeć do jutra i kto widu kiedy. A poza tym tamtym, to nie pasuje odmówić, jak państwu proszę. No, ta znowu z drugiej strony nie pasuje tak iść do lepszego domu, prawda, ta człowiek nie żadny makabunda. Panu Krysiu, my tam zaraz przyjdziemy, no, człowiek tak u domu ubrany, to musi się po ludzku przebrać na tę wizytę. Dobrze, dobrze, tylko prędko po świeczki na choince pogasną. I żeby wróciły dawne, dobre czasy, kiedy w moim domu niczego nie brakowało. Daj Boże, panie dyrektorze, pan Bóg łaska. Jeszcze pan będzie taki chłop, mocny będzie pan stał w tym w teatrze za tym pulpetem. Ta gdzie za pulpetem, to do żarcia, za tym... Za pulpitem. Za pulpitem, to sobie zapomniał, i zapomniał sobie. Pan Bóg łaska daje, czy panu tak, pan będzie i w teatrze grał, i w radiu pan będzie grał. O tym nawet nie marzy. To stare dzieje. Ale żeby choć móc lekcjami zarabiać, a tu choroba. Nogi. Od 2 miesięcy nie mogę chodzić. Dziadziu już byłby zdrów, tylko nie chce pójść na operację. Przecież to może potrwać parę tygodni. Jakżeż ja mogę ciebie samą bez opieki zostawić? Pan dyrektor może być zupełnie spokojny, prawda? Już jak chodzi, prawda, żeby dać opieki panny Krysi, to my z Tłońciem... Tak co? Ty by dał zrobić krzywdę, panny Krysi? Co robisz? Ja bym się dał za to dziecko, ja wiem, posiekać tak na kawałki. Ta pani do... Ja zaraz poznał, że tu musi być, bracie, jakiś pracowity, stateczny człowiek. To musi być, rozumiesz, mi tłączył jakaś taka solidna firma. Jakie on charówki musi tam mieć, przestaw się, jak tam tyle ludzi chodzi. Proszę pana inżyniera, przyszli jacyś dwaj muzykanci uliczni czy coś, ja wiem. Mówią, że pan inżynier już wie. Muzykanci uliczni do mnie? Zaraz, zdaje się, że to do mnie. Przyjmę ich za chwilę. A. Do ciebie? Cóż to za znajomość? Przygoda! Zapomniałem ci powiedzieć. Chciałem cię jeszcze przeprosić, bo dałem im twój bilet wizytowy. Nie miałem pod ręką swojego. A to co? Oddam cię do policji za używanie cudzego nazwiska. Nie, mój kochany, ja jednak odchodzę. Nie chcę być świadkiem tych wszystkich lud. Nie. A, muzyka na ulicy. Chodźcie tu, jak się macie? Adam Dłonuk. Fajnie. No i co, mam świadczyć w sądzie? Nie, to się rozeszło i... Tak się troszkę rozlazło po kościach, proszę pana inżyniera. Ale to się nie o to rozchodzi, to inna całkiem jest sprawa taka. Że to... może lepiej niech on mówi, bo on to lepiej tak. A gdzie ten trzeci? Właśnie proszę pana inżyniera, u tego trzeciego się rozchodzi, bo ten trzeci to jest dziewczyna. Chociaż mu teda był chłopiec, ale to właściwie dziewczyna. I ja jestem jego opiekunem, proszę pana inżyniera. Tego chlopca? Nie, tej dziewczyny. A Tłęciu znowu tu... A, rozumiem. On jest opiekunem tego chlopca. Nie, też te dziewczynki. Aha. Właśnie. No. Nic nie rozumiem. Więc są dwie dziewczyny. Nie, bo pan inżynier to nie rozumie, to nie jest taka prosta sprawa, to jest troszkę zakalapućkany. Siadajcie. Tylko nie kalapućkajcie już więcej. Krótko i zwięźle, o co chodzi? To jest tak, proszę pana inżyniera. Ja i Tłęciu to my jesteśmy opiekunami, jedne środki. Chłopca czy dziewczyny? Pan inżynier sam to zakalapućko, ta chłopca w ogóle nie ma, jest ino ta dziewczynka. A żeby pan inżynier wiedział, jaka cud piękności dziewczynka, jak obrazek. No dobrze, ale co ja mam z tym wspólnego? Nie, to na razie nic, ale pan inżynier może mieć dużo wspólnego. My chcemy, żeby się pan inżynier z tą dziewczynką ożenił. Co? Oszaleliście? Dlaczego? No dlatego, proszę pana inżyniera, że my się już nie możemy nie od dłużej upikować, bo tak między nami mówiące, to co my jesteśmy, prawda? Przecież my jesteśmy takie dwa, można powiedzieć, całkiem zwyczajne baciary, prawda? A nam by się rozchodziło, żeby ona dostała człowieka takiego eleganckiego, pracowitego, takiego na miejscu. I wybraliście do tego celu akurat mnie. Właśnie. No, moi drodzy, ale dosyć tych żartów. Bardzo wam dziękuję za zaufanie, ale nie mam zamiaru się żenić. Żegnam. Była pan inżyniera?
Bądź. Babcia, Boże! Kto się mógł spodziewać, babcia? Szczepciu, ja się tak strasznie zlęknął, że mało po plantacji serca nie dostał. Co ona tu robi? Ty? Ona pewnie po Krysi znowu. Ale to zawzięta Baba Jaga. Ona nie ustąpi, dopóki nie wypenetruje całej prawdy. Ale to wam mówię, chłopcy, periculum nic mora. Że co zrobił? Ty, Niuśku, ja ci proszę, gadaj do mnie po ludzku, bo ja ani jednego słóweczka nie rozumiem. No przecież, że nie rozumiesz. Bo to po francusku. Periculum nic mora znaczy się niebezpieczeństwo jest jak zmora. Aha. No i dobra, Niuśku, ta ty jesteś światłowy człowiek, ty balak rozwodzisz po francusku. I ta powiedz mi teraz, co robić? Tu są tylko dwa wyjścia, żeby babka do niej nie miała prawa. No, 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 no. Pierwsze, albo musi być pełnoletnia. Aha, babka. Nie, Krysia, no. No dobra, Niuśku, ale która Krysia ma 17 lat i że nie wiem, co robił, to dopiero za 4 lata może mieć 21. O. To jest jeszcze drugie wyjście. No. Wydać ją za mąż. Za kogo? Pomyślcie, może macie jakiegoś znajomego. Zaraz, zaraz. Kogo ja mam znajomego? Adam Dłonuk. Dobry. Panowie, do kogo? Czy pan inżynier Karśnicki jest w domu? Owszem, jest. Kogo mam zameldować? Nie, to nie jest potrzeba. Proszę powiedzieć, że przyszli dwa muzykanty. On już będzie wiedział. Panowie zaczekają. Pan inżynier ma obecnie ważną konferencję. Nie martw się, nie pierwszy, nie ostatni to raz, że komuś nagle tak jak tobie jest na duszu. Nie martw się, bo każdy człowiek raz, chociaż raz, koniecznie musi zakochany być po uszy. W głowie mu się kręci, nie chce jeść, nie chce pić, tylko z nią i tylko przy niej ciągle być. Gdy są wreszcie razem, krew uderza im do głów i rozmowa ich zaczyna się od słów. Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie. Jeszcze są. Zobaczymy, komu się pierwszy znudzi. Jak się u mojej rozchodzi osoby, to ja mogłem tutaj siedzieć do samego rania. Nie okazała mi jej serca. Wystraszyłam ją. Jedyne dziecko mego, jedynego syna. Może byłaby pociechą mojej smutnej starości. Pani baronowo, pani baronowa pewnie zmęczona. Chodź. Co mówisz? Mówię, że nie ma celu czekać. Najwidoczniej ucieknie. Trzeba dać znać na policji. Tak, Karolino, masz słuszność. Czekanie nie ma celu. Moja wnuczka nie chce znać. Nie chce mnie znać. Poszli. Poszli, ale oni zaraz wrócą. Ja taki babci znam. Taka tak łatwo nie da wygrać. Bo jak się jeszcze trafi taka zapieczona, a pieniędzy ma do tego, to ona cały Lwów postawi na nogi. Racja, wiecie, nie możemy tutaj zostać. Wiecie, co ja wam powiem? No. My ogólnie nie mamy tutaj co robić, my musimy wyrywać. Do Warszawy, tam jest Niuśku? Pierwsze mądre słowo, że ty powiedziałeś. Gulamy do Warszawy. Fajtlap jesteście i pan, i ten pański... Jak mu tam? Detektor? Jak pan się właściwie nazywa? Zenon Trąbka przez OM Trąbka, detektyw prywatny, koncesjonowane biuro Aldus i spółka do ust. Cała trąba z pana, a nie trąbka. Po 3 tygodni nie możecie znaleźć mojej wnuczki. Pani baronowo, robi się co można, tylko przede wszystkim trzeba tędy i owędy, a potem dopiero haps. O! A
Ale i towarzysze to sprytne ptaszki. Zatarli wszelki ślad za sobą. Właśnie naradzałem się z panem Trąbką, pani baronowo, i doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie rozesłać listy gończe. Co? Listy gończe? Za moją wnuczką? Baronowną Dorn? Ale skoro nie ma innego wyjścia, to już niech będzie i list gończy. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? I owy, owy, gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu. Tylko w Lwowie i bogacz, i dziad, tu sasa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grot, jak są w czekoladach i miód. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, ty... My zrobimy z tym młody. Z kim? Z tym Romanem Karśnickim, że mi jego namówili, żeby on się żenił z Krysiu. Ty wiesz, Czepciu, co? On gotowy się nie chcieć odczepić, si? Kto tam znowu, no? Proszę! No! Serwus, chłopaki! No! Szykujcie posag. Jaki posag? Jak to? Przecież żeni się z waszą córeczką. Nie, to nie można tak, proszę pana, galopem w węku, jakby ktoś myślał. A my musimy się, prawda, zastanowić. A ja myślałem, że wy się ucieszycie. Przecież namawialiście mnie do tego, a teraz co? Nie, no prawda, prawda, ale ja teraz nawet nie wiem, gdzie ona jest, bo... Głupstwo, ale ja wiem. W Zaborowie. No, ale szkoda czasu na gadanie, mam jeszcze 1000 sprawunków. Szykujcie się do drogi, o 5 po południu wpadnę tutaj po was i jedziemy do niej. Musicie być na naszym ślubie. Serwus. No, musimy być w ślubie, w waszym ślubie. Do widzenia, do widzenia. Popatrz, co ty powie nawrabiał. Czego ty jego namawiał, żeby on się żenił z Krysiu? Tłoncio, tato, teraz nie ma co, braci, no. I no bój się Boga, tato serdeczny sztemp, tato szkandal, tą całą karierę Krysi popsuje, no. Wszystko zawdę w tym domu od początku na mojej głowie. My jego absolutnie nie możemy tam dopuścić, dlatego, bo on narobi taki bigu z kompotem i ze śliwkami, że my z tego nigdy w życiu nie wyleźimy. Tonciu, tu nie ma co, bracie, my same nic nie wymyślimy, my musimy iść do Niuśka, to jest światowy człowiek, on nam coś poradzi. Pierwsze mądre słóweczko, że ty powiedział. Pani baronowa niesłusznie mnie beszta. A jednak ciągle tędy zio będy, co mogę to robić. Nic pan nie może, tylko pieniądze wyciągać. Cel pociąga środki, pani baronowo. Ale chyłkiem, ciszkiem zbliżamy się do tego celu. I gdyby pani baronowa raczyła mnie tylko spokojnie wysłuchać. Dosyć wstydu, najadłam się przez pana w tym internacie. Nie przeze mnie, pani baronowo, mistyfikacja. Bo im także tędy jo będy, ale przedmiot poszukiwania był podówczas w pensjonacie. To właśnie ta druga panna Karśnicka. Uszalał pan, ten kichający kulfon. Właśnie ten kichający kulfon to mistyfikacja. Oryginał był ukryty w internacie. A teraz chyłkiem ciszkiem wywieziono ją do Zaborowa, do autentycznej fajta Karśnickiej. Co? Wyjechała? Żebym raczej, owszem, tak. A teraz rewelacja, pani baronowo. Czarna ręka to tych dwóch baciarów z Lwowa. Co? Znów mnie oszukali. Postawi pan na nogi całą policję. Słyszy pan? Całą policję. O, muszę tych łotrów, włóczęgów ukarać. No już pana nie ma. No, jesteście gotowi? Stać! Ręce do góry! Tylko panna Karśnicka. Szalał pan, czy co? No, te same brednie. Cierpliwości, pani baronowo. Zenon Trąbka wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie. Tam są dwie panny Karśnickie. Wandzia raz, Krysia dwa. A co, nie mówiłam? Czarujący. Rzeczywiście, wyjątkowo miła. A miła, miła, urocza. Wiedziałam, że komuś w oko wpadnie. Musiałby się idealnie sprawować, to może... Co? Może przemówiłabym za tobą, jakie dobre słowo. A teraz wykajcie, chłopaki, bo koniec pauzy. Wandziula, masz u mnie kilo czekolady. Bez łapówek. Serwus. Jest u nas druga panna Karśnicka, ale właśnie jest chora i nie może wyjść do jaśnie pani. To w takim razie proszę mnie zameldować przełożonej. Przełożona? Akurat nie zachorowała. Cóż to? Wszyscy się tutaj pochorowali. Gryza szaleje. Dziwię się, że pani baronowa nie jest chora. Proszę mi tu nie rezonować, tylko sprowadzić pannę Krystynę Karśnicką.
To jest bardzo ważna sprawa. Ale... Nie ruszaj się stąd, dopóki jej nie zobaczę. Ano pójdę. Jeżeli gorączka nie doszła jeszcze do 40 stopni, to może przyjdzie. Wiesz, Stadzik to cudny chłopak. Moi rodzice wychowali go od dziecka i kochają jak rodzonego syna. A tobie jak się podobał? Bardzo. Ale nie wiem, czy to wypada, żeby tak często telefonował do mnie. Co sobie pomyśli pani przełożona? No tak. Pani przełożona ma pełne zaufanie do moich braciszków. Proszę. Pajęki. Katastrofa. Panny Krysi babka z domu przyszła. I co? Dowiedziała się, że jest tu druga panna Karśnicka i mówi, że nie wyjdzie stąd, dopóki jej nie zobaczy. Ojej, co robić? Zaraz. I... Właśnie, co robić? Co robić? Można? Proszę. Jestem Karśnicka. Pani chciała ze mną mówić? Proszę, słucham. Och, ten Trąbka. Znów nie ta. I proszę prędko mówić, o co chodzi. Bo ja mam gorączkę. Uścia! Grypę. Proszę się nie zbliżać. To nieporozumienie. Przepraszam. Bądźcie. Babcia. Boże. Kto się mógł spodziewać, babcia? Szczepciu, ja się tak strasznie zlęknął, że mało po plątacji serca nie dostał. Co ona tu robi? Ty? Ona pewnie... Pelemowa nie rusza w zamku, za skarby na skarżnie pług. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie, gdzie śpiewy przy tulu i płucu wysku. Tylko we Lwowie, i bogacz, i dziad, to co za pan brat, i kurz ten ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak sobczyk kulada i mnio. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we Lwowie, i szkoda katania po co chcesz nowo, nie ma jak dwóch. Możliwiejszy dużo ładniejszych jest gwiazd, lecz Bóg to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcio, ta skaźnie, Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to? Tylko we Lwowie, gdzie śpiewę w tytulu i budzę ze snu. Tylko we Lwowie, i bogacz, i dziad, u słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czekolada i mniód. I gdybym się kiedy urodzić miał znów, tylko we Lwowie, i szkoda gadania, i co chcesz tu, nie ma jak tu. Panu Krzysiu było powodzenie, co my nazbierali. Proszę. No nie, schowajcie. Nie, panu Krysiu, to nie ma co, to przecież dla dziadzia. Kiedy ja już od was tyle wzięłam. Ale nie ma co gadać, dziadku pan Bóg da wyzdrowieje, to nam wszystko odda. Kupię owoców i biegnę do dziadzia. A proszę ręki pocałować ode mnie. Ode mnie, serwus. Modrym ruczajem u wzgórza, wzgórza, że zarozwija się biała.